Niezatapialni. Witam wszystkich w 294 odcinku podcastu Niezatapialni. Znowu coś źle zrobiłem, bo nie ja witam, a witamy was. My we trójkę, ja nazywam się Dominik Gąska, a są tu ze mną Tomek Strągowski i Gajewa Smoleńska, reprezentująca własne opinie. Tak, a wszyscy jako całość reprezentujemy opinię podcastu Niezatapialni. I jak to mi zwrócono uwagę, ostatnio się opierdalam, nic nie robię. I Tomek powiedział, Dominik, weź zrób, wymyśl jakiś temat do odcinka, więc tak usiadłem i powiedziałem, dobra, pogadajmy o nowej generacji konsol. A Tomek napisał, Dominik, pomyśl jeszcze nad tym tematem. Więc wymyśliłem temat inny, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać. Jest to taki o starej generacji konsol. Jest to temat taki od czapy i będzie to temat od tak zwanych guilty pleasures. Nie wiem, czy to ma jakieś tłumaczenie na język polski? Wstydliwa przyjemność? No tak, ale to jest takie dosłowne tłumaczenie, a nie jakaś no, fraza, haniebne, która... Ale takie pasujące, no. Która funkcjonuje z języku, no tak. Ale i w ogóle, czy to ma sens, tak mówienie o grach, bo to bardziej my i jakby do tego tematu zainspirowała mnie ta dyskusja, którą niedawno wywołał Joe Rogan. Ja w ogóle nie wiem, kim on jest, to jest jakiś chyba taki typ... Najpopularniejszy podcaster na świecie, ale... Podcaster znany z tego, że jest znany, bo... Tak. Nie wiem, co on robi. Nie, on jest znany z tego, że jest najsłynniejszym podcasterem na świecie, że robi podcasty od 2 milionów lat, że te wszystkie podcasty trwają po 3 godziny, nagrywa je codziennie, nagrał chyba już 78 tysięcy odcinków. Literalnie można w życiu słuchać tylko jego, nic więcej, co nie? Jakby jest tyle kontentu. Okej. No i on powiedział jakiś czas temu, że gry to strata czasu. Dużo też dyskusji wokół tego, czym gry są, czym nie są, czym mogą być, było wokół The Last of Us 2 i porównań do Listy Schindlera. I jakoś to wszystko mi się złożyło w taką myśl przewodnią, która nam będzie towarzyszyć dzisiaj. Ale zanim ją ujawnię i w ogóle dowiemy się, czy się zgodzimy co do tej myśli przewodniej, czy nie, czy może wymyślimy coś innego, czy w ogóle zwariujemy i zaczniemy gadać o czymś zupełnie innym. Chciałem was spytać, moi drodzy, co jest grane? Co, kto zacznę? Tak, kogo chcesz bardziej spytać? Ej, teraz tak jakbyście mnie spytali, które dziecko bardziej kocham. Nie? No, a które? I teraz to jest trudne pytanie, ale zdecydowanie Tomek. Znaczy, psychologicznie jest takie badanie, że badali rodziców, którzy mają więcej niż jedno dziecko i psychologicznie podobno najbardziej się kocha pierwsze, więc rozumiem. Tak? Tak, że podobno pewnie z faktu to tego, by że tłumaczyło to jest tam tyle coś nowego, życiu. To, że ten, że rodzice w jakiś tam sposób podświadomie zawsze najbardziej cenią to Ty też masz Dominik starszą siostrę, co nie? Mam młodszą siostrę. Masz młodszą siostrę, aha, więc to ty jesteś moją siostrą. Co? Oddawaj miłość swojej siostrze, twoich rodziców. Dobra, co jest grane? Ja jestem na questie teraz. Jestem człowiekiem, który poszukuje. Krążę po internecie, po przestworzach rynku gier wideo i poszukuję dobrej strategii turowej, której mógłbym oddać serce i duszę i ciało. I nie jest to proste, ponieważ Fire Emblem wychodzi raz na 5 lat mniej więcej i... Nie, częściej wychodzi niż na 5 lat. Ale w każdym razie ciężko jest zastąpić w swoim sercu i ciele i umyślę Fire Emblem i grałem, będę mówił o kilku grach, ale bardzo krótko i dopiero ostatnie trochę dłużej na końcu, bo najpierw sobie kupiłem Rebel Cops na Switcha. No, chyba tak, chcesz powiedzieć. Jeszcze ja nawet pytanie... nie zacząłem, a ona już chce im przerwać. Tak, bo ja chciałam się ciebie zapytać, czy skończyłeś wszystkie z tych scenariuszy tego nowego Fire Emblem? Bo powiedziałeś nie. Że będzie taki moment, że do nich wrócisz i myślałam, że może jeszcze, to się wydarzyło. Wiesz co, skończyłem ten pierwszy scenariusz normalnie i później wróciłem do drugiego i pograłem z 10 godzin w niego, ale jakoś odpadłem, bo trochę mnie kurde zniechęcają te początki, zanim tam się jeszcze... taka prawdziwa gra zacznie, co nie? Ja w ogóle mam taki problem z powracaniem do japońskich gier, że oni się tak wolno rozpędzają często, zresztą japońskie RPG, co nie? Że oni się tak wolno rozpędzają, że ja wiem, że one są fajne, ale one się fajne zaczynają, kurde, za 20 godzin, co nie? Rozumiem. Kurde, 20 godzin, człowieku! Ja bym chciał, żeby moja gra zaczynała się... Ona ma kurde przerwy takie po 20 godzin, że nie jest fajna i co, ale myślisz sobie, dobra, to za 20 godzin kolejne będzie znowu fajna. Więc pierwsza gra, jaką sobie kupiłem, to było Rebel Cops na Switcha. Jest to interesujące spojrzenie na strategię turową pod taką współczesną
z takiego konta policyjnego prowadzenia akcji policyjnych i na przykład jest tam duży, duży nacisk na non-violence rozwiązania, że tam, żeby aresztować kogoś, żeby tam zastraszać, krzyczeć, że tam padnie na ziemię i tak dalej, że jakby nie jest to taka strategia w stylu XCOM-a, że tam wpadasz i po prostu strzelasz do wszystkiego, co ci rusza. Jak SWAT. Tak, 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 jak SWAT. Aczkolwiek jest tak przeładowana feature'ami, jest tam tyle rzeczy do zrobienia, tyle rzeczy do ogarnięcia, tyle systemów jakby, że to w ogóle, i większość z nich w ogóle nie jest przyjemna. I to jest w ogóle takie przytłaczające, że ja po prostu chciałbym, żeby moi policjanci chodzili i robili jakieś akcje i aresztowali albo zabijali. Nie, ale wiesz, jakby chciałbym grać w grę, a nie jednocześnie prowadzić swój posterunek, jakoś manipulować jakimiś finansami, jeszcze kurde przejmować się, czy jak to miasteczko, w którym się dzieje akcja, o mnie myśli, jakąś fabułę śledzić, jakieś wątki poboczne śledzić, a już w trakcie misji jeszcze w ogóle przejmować się właśnie, czy tu aresztować, czy nie aresztować, czy krzyczeć, czy nie krzyczeć, czy ktoś mnie widzi, czy mnie nie widzi i tak dalej. Jakby jest, to jest w ogóle trochę problem czasami z grami strategicznymi, że takie dążenie do realizmu za wszelką cenę, że jakby, żeby, jest takie przekonanie, że żeby gra była realistycznie oddawała konflikt, no to w tym konflikcie musisz mieć możliwość realizowania wszystkich scenariuszy, jakie rzeczywiście mamy jakby w naszym świecie, co niemożliwość ich realizowania. Tylko że to się bardzo słabo sprawdza zazwyczaj, bo większość z tych scenariuszy to są nudne, upierdliwe, małe, drobne rzeczy, które wiesz, które tylko ci dodają kolejny layer, który nie jest wcale, kurde, interesujący i wciągający, co nie? Więc to Rebel Cops mnie znudziło i przestałem grać i wskoczyłem do gry, która się nazywa 1971 Project Helios i która wyszła na Switcha jako gra taka 2A, AA. Triple I? No właśnie, nie 3, tylko 2, takie nie do końca nie, wysoki budżet. Co nie? Nie 3 I, tylko 2A. Tak, tak. Okay. I kosztowała 160 zł. Ja jej nie kupiłem, tylko wyżebrałem kodzik. I tutaj jest z kolei w drugą stronę jest problem, że tutaj jest tylko strategia i to strategia taka najbardziej ociusiana, bez żadnych fajnych jakichś myków, bez jakichś głębszych mechanik i tak dalej. I do tego jeszcze jest tak źle jest zmerdżowana fabuła z rozgrywką, że jest jakaś masakra, że autentycznie jakby ludzie, którzy robili tą grę, zrobili planszę do strategii, a później wrzucili w nią fabułę i na przykład jest tak, że siedzisz sobie w pokoju w swojej własnej bazie, co nie? I wychodzisz z tego pokoju do pomieszczenia, w którym się rozgrywa starcie, nadal jesteś w swojej własnej bazie, co nie? Zabijasz tam ludzi w tym starciu, wchodzisz do następnego pokoju, a tam czeka na ciebie twój szef, żeby z nim porozmawiała i żeby się mogła odpalić tą fabułę swoją dalej, co nie? Jakby tylko ktoś pomyślał, o kurczę, musimy tu jakieś gępy wrzucić. Okej, to w takim razie w twojej własnej bazie zaatakuje ci 4 ludzi, ty ich zabijesz, nikt nie zwróci na to uwagi. Ale no, wiesz, czy zawiesiłeś niewiarę? Nie, jest to gra prostacka, brzydka i brzydko brzmiąca i pomimo, że w mailu obiecałem, że wspomnimy o niej w sumie teraz wspominamy, więc spełnią moje obietnice, ale tak, ale absolutnie jej nie polecam. W ogóle ona została przeoczona przez wszystkich, ale też została tak przeoczona trochę z winy wydawcy tej gry albo deweloperów, bo nie widziałem absolutnie nigdzie, żeby oni się reklamowali, żeby gdyby nie to, że ja sobie czasem wyszukuję na Switchu gry, po prostu tam wpisuję jako gatunek strategię i tam i wyszukuję, to absolutnie bym nie wiedział, że ta gra wychodzi. Absolutnie jak ona wyszła, to w ogóle nigdzie nie widziałem żadnych newsów, nic takiego, co nie. No i podejrzewam, że po prostu przebadnie ta gra, ale w każdym razie nie polecam. I później rzuciłem się na... Ja patrzę się na screenshoty z tej gry i jak powiedziałeś, że ona jest bardzo brzydka i jej nie polecasz, to się spodziewałam, że będzie naprawdę jakaś taka odrzucająca, ale ona wygląda tak... No, jakby. Nie, ma bardzo słabe animacje postaci, wiesz, bardzo się ruszają jak manekiny. No i tak, ona wygląda, na screenach wygląda ładnie, ale jakby się odpaliła, to nie, to zmieniłaby się zdanie, nie? I następna giereczka strategiczna, w którą próbowałem grać w moim questie poszukiwania dobrej strategii turowej, to Wintermoor Tactics Club, o którym usłyszeliśmy dzięki Johnowi Walkerowi, tak? Walkerowi, tak, dobrze mówię jego nazwisko. Z byłego Rock Paper Shotgun, który teraz prowadzi taką bardzo fajną stronę Buried Treasure. Znaczy nie z byłego Rock Paper Shotgun, bo Rock Paper Shotgun wciąż istnieje, tylko tak. On
Tak, on był w Rock Paper Shotgun. On też prowadzi taką bardzo fajną stronkę, na której poleca gierki indie i on polecił i tak jak Dominik mówił, że to brzmi jak coś dla niego, ponieważ on tam pisze, że to jest taka prosta gra dla ludzi, którzy nie są super into strategię i jakby nie jest mega trudna, no to to jest coś, co mnie trochę odpycha od tej gierki, bo ona rzeczywiście nie jest mega trudna. Znaczy w ogóle nie jest trudna, o tak. Odpaliłem, przeszedłem chyba 3-4 bitwy i absolutnie nawet się nie spociłem, co nie? A lubię się pocić grając. Do tego jest taka bardzo kartunkowa fabuła retro, że tam wielbimy lata 80. Retro, popkultura jest super, najwspanialszy był lata 80. A czy pamiętacie lata 80? A latach 80. to tamto. A wtedy były takie gry dobre, a wtedy były takie filmy wspaniałe, a my wtedy mieliśmy 12 lat i 15 i w ogóle z życia czerpaliśmy pełnymi garściami i tak dalej. I to jest w ogóle już tak męczące moim zdaniem w popkulturze. Jakby przejdźmy już do lat 90. Jakby żebyśmy za 10 lat narzekali na lata 90, że są męczące. Nie? Lata 80 już są. No i przestałem w to grać. I teraz gram w grę, która się nazywa FAE Tactics. Nie wiem, jak się czyta FAE, bo czy to jest FEI. Ja bym FEI powiedział, no. FEI? No to FEI Tactics. No, w każdym razie nie ma voice actingu w tej grze, więc tylko jest czytanie tekstu. A to jest nazwa własna na taką rasę istot magicznych, nie ludzi, którzy władają magią. Ale to nie są ludzie, tylko to jest taka druga rasa humanoidów, którzy wyglądają jak ludzie i władają magią. A oni z ludźmi mogą się... Tak, tak, tak. A, okej. Okay. A wtedy to, co z tego wyjdzie, może władać magią, czy nie może władać magią? Tak, chyba z połączenia tego wychodzą czarownice, bo główna bohaterka jest czarownicą i jest właśnie takim człowiekiem. Ona się upiera, że jest człowiekiem, ale włada magią, więc mówią mu, że jest fej, znaczy jej mówią, że jest fej, czy fae, czy fej, czy fuj. No w każdym razie. I to jest gra bardzo mocno inspirowana Final Fantasy Tactics i Ogre Tactics. I jest bardzo fajna pod względem strategicznym, ma mnóstwo, ale ona jest tak idealna pod tym względem, na co narzekałem do tej pory w tych poprzednich trzech grach, bo jest skomplikowana, ale nie jest, znaczy jest złożona, ale nie jest skomplikowana, tak. Ma mnóstwo mechanizmów, ale one bardzo często działają jakby zupełnie w tle albo same z siebie, nie? Że jakby, że ty musisz tylko wiedzieć, że pewne rzeczy się dzieją, ale nie jest tak, że musisz tam klikać do menusa, znajdywać te rzeczy i tam teraz, okej, teraz się zadziej ta rzecz, nie? Jakby na poziomie klikania to tam tak naprawdę musisz, jest tylko i wyłącznie jeden klik, że tam albo ruszysz się, albo jak klikniesz na przeciwnika, to atakujesz przeciwnika, albo jak klikniesz na postać swoją, to jakąś umiejętność wsparcia, nie? I pod tym względem ta gra jest naprawdę zajebista i ma dużo mechanik, ma taką mechanikę z Pokémonów, że poza twoimi głównymi bohaterami też przywołujesz takie potworki, takie potworki z tych, z którymi walczysz, co nie? I one jakby walczą po twojej stronie i ich śmierć jest stosunkowo mało konsekwencji niesie, co nie? Jakby on to jest trochę takie twoje mięso armatnie. I o tych twoich bohaterów musisz dbać, bo oni mają fajne umiejętności specjalne, oni są silniejsi i do tego jak walczysz z bossami, to ich śmierć oznacza koniec bitwy, a o to mięso armatnie właśnie nie musisz dbać, bo oni są jakby tylko przywoływani na jedną bitwę i później znikają. Oprócz tego masz jeszcze czary i oprócz tego właśnie masz tych swoich bohaterów, każdy z nich ma umiejętności specjalne, każdy z nich ma jakiś support dla całej drużyny, każdy z nich ma tam takiego limit breaka, jak wystarczająco dużo oberwie i zadać osów. I pod tym względem jest naprawdę fajna ta gra, naprawdę zróżnicowana, aczkolwiek jest cholernie trudna i ma bardzo źle rozwiązany system saveowania. I są na przykład takie bitwy, które trwają 4 starcia. Każde z tych starć to jest ze 20 minut, nie? I jak w czwartym starciu masz bossa, który mnie tam pierwszy raz rozkłada, drugi raz rozkłada i jest pierwsza w nocy, a ja nie mogę zasejwować gry, żeby później zagrać tylko to czwarte starcie, tylko muszę za każdym razem całą bitwę, co nie, rozegrać wszystkie 4 starcie, mimo że one się za każdym razem zaczynają od punktu wejścia, nawet możesz jeszcze raz wybrać te Pokémony swoje, od początku masz całe zdrowie i magię i tak dalej, co nie? No i no to w pewnym momencie stwierdziłem, że kurde, nie mam po prostu tyle czasu, żeby się tak gryźć z tą grą. Zacząłem iść takimi prostszymi bitwami i to jest spoko, ale przez to, że ona mi przestała tak drażnić ten poziom trudności, to trochę czuję, że mi ona nudzi, co nie? Że jakby wolałbym wybierać to. To nie jest, przepraszam, a to nie jest na Switcha gra?
Będzie na Switcha wersja. A, okay. Na razie jest na. Będzie na Switcha i najprawdopodobniej już teraz. Już nie wiesz co, sierpniu. Pytam o to, bo być może wiesz, usypianie Switcha by rozwiązało no, tak, twój problem. To prawda, tak, to prawda, że mogłoby. No ale jak grałem na PC-cie, to tak nie wiem, no już jestem za starym człowiekiem, żeby zostawić PC-ta na noc włączonego. No, no. Czekaj. Czemu jesteś już za starym człowiekiem, żeby zostać... Co to jest za pożekadło? Ja się zgadzam, ja się zgadzam z Tomkiem, ja się zgadzam. To jest coś, co mi się kojarzy tam, jak w szkole no. Byłem, to może mi się zrobić. Jednak jakaś higiena życia twojego powinna zostać zachowana, a PC to się wyłącza na noc i koniec, kropka. Chyba, że ściągasz serial, ale no, kiedy ostatni raz ściągałeś serial, który się przez całą noc musi ściągać, no? No właśnie, dokładnie, bo właśnie jak się miało tam SDI 128 kilobitów, no to się zdarzało coś to zostawić. Prawda, często tak. Zostawić na noc, żeby coś się ściągało, a w dzisiejszych czasach no to tego nie robisz. Kurde, ja pamiętam do dzisiaj, że stare programy takie do wypalania płyt miały opcję wyłącz komputer po skończeniu wypalania. No, tak. No więc to Fate Tactics mi się na razie bardzo podoba, aczkolwiek mam trochę nadzieję, że, że wydadzą jakąś łatkę obniżającą poziom trudności albo dodającą sensowny system saveowania właśnie w trakcie bitew, co nie? Bo to by rozwiązało ten problem. Ona mnie fajnie podrażnia i fajnie, jakby jak przechodziłem te trudniejsze bitwy, to czułem się taki mega mądry, że wow, że udało mi się właśnie, że opanowałem systemy, że zrozumiałem, jakie pokemony dobrać, że dobrze dobrze odczytałem, jakie mają słabe strony ci przeciwnicy, bo tam też przy okazji jest cała ta walka elementów. Tylko to nie jest takie klasyczne, że masz 4 elementy, tylko tam jest chyba 8 elementów. I do tego jeszcze jest tak, że każdy element ma 2 elementy, które. Żywioły w sensie. Tak, każdy żywioł ma 2 żywioły, które są jakby dobrze na niego działając, nie? Więc się czułem super, jak wygrywałem te walki. Ale jak przegrywałem, to czułem, że to ilość kontentu, który muszę powtarzać, żeby jeszcze raz zagrać tą walkę, jest zbyt duża, jakby ta powtarzalność, nie? Ale ogólnie Fate Tactics, jakbyście byli zainteresowani spoko fajną giereszką indie strategią turową, to się zapowiada mega fajnie, mega, mega dobrze. Nie wiem, to jest po tym, co opowiadałeś, to sobie wyobrażam ciebie chodzącego tam ze Switcha, potem do komputera i po prostu takie shoty... Że siedzisz i tak się nudzisz i ziewasz, potem wzdychasz, albo przewracasz tak oczami. I wszystkie te kadry są w takiej trochę ciszy, żeby tylko ciebie, że tam jakby wiesz, ty w centrum. Powiedz mi, czy to Fate Tactics to jest mangowa gra? Tak, ona to jest taka podróba mangowości, co nie? Bo to jest zachodnie, wydaje mi się, że to są ludzie z zachodu, tak przynajmniej by wynikało, jak ja tam sprawdzałem to studio. Nie wiem, no być może zatrudniają samych Japończyków na przykład na zachodzie, co nie? I to jest taka podróba japońszczyzna, ale jest bardzo silnie inspirowana Final Fantasy Tactics, łącznie z całą pikselową oprawą graficzną, z tym gridem takim strategicznym, z rzutem na mapę i tak dalej. I jest takie mangowe, jakby przestawienie ludzików, tylko że fabularnie ta gra jest strasznie infantylna. To jest taka fantazy na poziomie tam dla 10-latków, co nie? O młodej wiedźmie, która szuka swojej mamy, a po drodze w ogóle pomaga wszystkim i wszystkiemu i na lewo i prawo, angażując się w pojedynki, w których morduje się inne stworzenia żywe, co nie? Więc fabularnie to nie jest coś, co tam jak mnie... To, jak przeciętny 10-latek. Dokładnie, tak się robi po prostu, jak się ma 10 lat. Miałeś dawno 10 lat, Tomek, to możesz nie pamiętać już. No, więc to jest grane u mnie. Kogo teraz Iga... lubisz bardziej? Iga siebie? Czy, znaczy Dominik siebie, czy Iga? Wybierzesz? Nie no, na pewno Igę. Tam siebie to ja nie cierpię w ogóle, więc to jest bardzo łatwa decyzja. Ale za to Iga na pewno nie ma nic ciekawego do powiedzenia, więc... Nie, Iga, w co grasz? W jakie komu nieznane gry grasz ostatnio? Znaczy, to jest znane. Ogólnie dla mnie bardzo fajny temat, który podałeś, bo ja ostatnio udało mi się skończyć Deadly Premonition 2. I to jest trochę tak, że ja tą grę będę bardzo długo nosić w sercu i bardzo się cieszę, że ją przeszłam i że ona wyszła i tam whatnot, ale to jest też z kolei gra, której w życiu nikomu nie jestem w stanie z czystym sercem polecić. Nawet fanom jedynki to jest najdziwniejsze. Ona jest gorsza niż jedynka? Moim zdaniem jest dużo gorsza niż jedynka. Jedynka miała jeszcze coś takiego, że ona tak wyszła i widać było, że to jest taka gra dziecko trochę, czyjaś, w sensie, że tam jest bardzo dużo pomysłów. One tak niekoniecznie się ze sobą dobrze łączą i to jest wszystko, wszystkie szwy widać na tej grze jakby.
ale byłeś w stanie rezonować tak empatycznie z twórcami, w sensie jak grałeś, to wiedziałeś, o, to jest cool, to jest może mniej cool, ale wciąż jakby wobec całej gry ten jeden element jest okej. Ta gra wydaje się, ona jest po pierwsze bardzo busy work, są tam takie bardzo długie fragmenty tej gry, gdzie po prostu nie masz nic do roboty, a musi, jako że ona jest taka real time się odgrywa i na przykład niektóre wydarzenia albo questy tylko w poniedziałek możesz zrobić, a właśnie skończyłeś poprzedniego questu w środę, to od środy do poniedziałku musisz sobie zapewnić czas albo śpiąc 24 godziny w hotelu, ale potem śmierdzisz, więc musisz wziąć prysznic się ogolić, albo wysłać garnitur do prania, no rozumiesz. Questów się tam szuka bardzo trudno, co akurat jest dla mnie okej. I naprawdę wszystko od góry do dołu w tej grze nie jest dobrze zrobione, łącznie ze strzelaniem, projektami przeciwników, challenge'ami takimi gameplayowymi i tak naprawdę wszystko oprócz dialogów to jest do śmieci, ale wciąż ja osobiście, subiektywnie bardzo się cieszę, że w nią grałam i jest to gra, której szalenie cieszę się, że na przykład nie musiałam jej recenzować, bo będąc takim recenzentem, który jednak ma na myśli, ma jakby w sercu dobro czytelników i odbiorców, nie mogłabym jej dać więcej niż pewnie 4 albo 5 na 10, ale subiektywnie, jakbym miała napisać taką super subiektywną opinię w recenzji, tylko i wyłącznie dla mnie, to jest takie 7-8 na 10. Ja zdradzę ci sekret, mamy taką furtkę, my w bractwie recenzentów, to jest 8 na 10 dla fanów gatunku. Tak, rozumiem, ale właśnie mówię, że najgorsze jest to, że jakbym rozmawiała z kimś, kto na przykład uwielbiał pierwszą część i bym powiedział, ale Iga, dwójka jest tam gorsza dlatego, dlatego i dlatego, to ja musiałam powiedzieć, ciebie, tak jest, ja ale wciąż kocham. Mam jeszcze lepszą furtkę od Tomka. Dajesz 5 na 10, a na dole piszesz PS. Fani pierwszej części mogą tak do końcowej oceny doliczyć 2 oczka. No, właśnie mówię, że nie. To w ogóle tacy, że fani drugiej części mogą sobie dodać, tak, ile chcą. Jeżeli wam się podobało, to zmieńcie sobie sami ocenę. To jest, tutaj macie, dołączyłam do recenzji długopis. To jest dobre, w ogóle, to jest dobre, że recenzenci czasami mówią czytelnikowi, że czytelniku, masz prawo oceniać tę grę troszkę, nie może nie zupełnie inaczej jak ja, ale trochę inaczej możesz. Tam. Jo. Ale no co wam mogę powiedzieć, jakby fabularnie, o tej grze jest taka jedna z recenzji, która mówi, że Deadly Premonition 2 to jest fajny taki kryminał zamknięty w bardzo złej grze i jakby nawet z tym do końca nie mogę się zgodzić, bo ta fabuła nie jest tam jakoś nie wiadomo jak dobra, natomiast widać, że Swery chciał jakby zachować ducha i tego, co czyniło tą pierwszą część w tej drugiej, z tym, że jest 2020 rok i to już tak dobrze nie działa i już nawet technologicznie ta gra jest stara, na zasadzie Switch nie jest zoptymalizowana dobrze pod Switcha do tego stopnia, że tam czasami masz 10 klatek na sekundę po prostu. I zdarzały się momenty takich bugów, no takich game breaking na przykład, że przychodzę do typa do domu, pukam, bo sobie znalazłam sidequesta właśnie od środy do poniedziałku, musiałam sobie czymś zająć czas, więc sobie znalazłam sidequesta. Pukam do niego do drzwi i on mi otwiera te drzwi, ale w tym czasie dom znika. Ten typ w ogóle wylatuje w kosmos do góry, a mnie przenosi w jakieś miejsce w ogóle na mapie, które jest za siatką, jest zamknięte fabularnie, ja stamtąd nie mogę wyjść, pomimo tego, że ten dialog się odegrał, więc jakby jestem in the quest, ale nic nie mogę zrobić i musiałam realnie zaczynać od poprzedniego save'a grać. Co więcej, jest też... To mnie bardzo rozczuliło, jeżeli chodzi o baga. Przez to, że tam masz taką... No przez to, że masz bardzo dużo mechanizmów związanych z tym, żeby czas szybciej mijał, to York, Francis York Morgan, którym się gra, ma agent FBI, ma taki thing, że on lubi palić papierosy. To jest w ogóle strasznie odświeżające grać w grę w 2020 roku, gdzie ludzie palą papierosy, tak swoją drogą. I on... Jak pali papierosa, to masz 3 rodzaje papierosów. Jak palisz tam najsłabsze, to ten czas mija wolno. Jak palisz trochę mocniejsze, to ten czas pójdzie szybciej. A jak palisz takie, wiecie, bez filtra, to ten czas to już w ogóle tak zapiernicza, że siedzisz i tam... On chyba paczkę całą wypala, bo kupujesz całą paczkę, jak tego użyjesz, to nie masz już nic. No ale w każdym razie to ten... To jak palisz papierosy, to tam czasami troszeczkę widać, że ten algorytm tego, która jest godzina i co robią dani ludzie o danej godzinie, jak jesteś tak na styku, trochę nie działa i zdarzyło mi się coś takiego, że mam się zgłosić od którejś do którejś godziny w dni poza weekendami, żeby dalej ruszyć questa w jedno specyficzne miejsce. Czyli od poniedziałku do piątku, od 6 do 17 mam być gdzieś tam, nie? No i idę tam, a tam nikogo nie ma, nie? W sensie idę tam, nikogo nie ma, więc palę papierosy. No i palę te papierosy tam do tej tam 6 czy tam cokolwiek. I tam typ się powinien pojawić, ale coś nie klikło. I ja bardzo długo myślałam, co się dzieje, bo ja widziałam na mapie znacznik, że on jest, ale jak się ruszałam, to go w ogóle gdzieś wywindywało w kosmos, że tam
wiecie, tam 20 metrów, więc idę w jego stronę i widzę nawet, że jest taki znacznik wykrzyknika, że tam stoi typ, ale jak się do niego zbliżam, to go w ogóle tak jakby po osi takiej półokrągłej go tak przewija, że nagle mam tam 2,5 tysiąca metrów, nie? I siedzę i się zastanawiam, co mam zrobić i doszłam do wniosku, co się stało, więc wiedziałam, że muszę się ruszać w prawo i w lewo, żeby go przewindować jakby w tą stronę, więc biegałam w tą i z powrotem i jeździłam na deskorolce, aż typ był 3 metry przede mną i po prostu podskoczyłam na deskorolce i się zaczął dialog w tym miejscu, gdzie on powinien stać, nie? Więc ja naprawdę bardzo dużo mojego własnego czasu, pomyślunku i wiedzy game devowej na temat punktu 00 na mapie i tego, co się mogło stać i co to jest za bug, poświęciłam, żeby tę grę przejść i wciąż uważam, że ona jest okej. Okay. I jakby nie będę się nigdy w życiu o to kłócić. O czym powiem, jest ta gra, powiedz mi. Już wcześniej tam trochę zajawiałam. To jest zarówno sequel, jak i prequel pierwszej części, bo to jest ważne. Masz dwie linie fabularne. Jakby osią, taką klamrą fabularną jest to, że do agenta, w którym kończyłeś pierwszą część, przychodzi agentka z FBI też, z agentem, i oni mówią, że oni muszą rozwiązać jego sprawę, której on nigdy nie doprowadził do końca, dlatego że po 14 chyba latach znaleźli ciało pierwszej ofiary tej sprawy. I ona była zamrożona, w sensie jej ciało było zamrożone w takiej kostce wielkiej lodu, nawet nie to, że było takie zamrożone, tylko to była taka kostka lodu i tam jest jej ciało, ale ono jest pocięte. Ale jest też ułożone tak, że jakby tworzy normalne ciało, tylko że widać, że tam są przerwy pomiędzy tam... No nie wiem, no jest pocięte ciało ułożone w taki sposób, żeby wyglądało jak niepocięte ciało, nie? Jest 14 lat zamrożone. I on zaczyna wspominać, przez co masz ten prequel do pierwszej części. Więc znajdujesz się w mieście w Luizjanie, ukradli ci samochód, ale jechałeś tam na deskorolce. I zaczynasz rozkminiać sprawę takiego narkotyku, który śledzisz w pierwszej części też. On się nazywa Saint Rouge i ma na pewno powiązanie z czerwonymi drzewami, które pojawiają się w tych miasteczkach, które odwiedzasz. Zupełnie inne jest to, że jest w innym settingu, bo tamto było w jakimś takim Greenvale i to powiedzmy, że było bardzo takie jak w Twin Peaks, w sensie w pierwszym serialowym sezonie, czyli takie miasto w górach gdzieś na... północy Stanów Zjednoczonych, to tu jesteś totalnie na południu. To jest Luizjana, tu jest bardzo dużo tych wpływów, takich voodoo, kajunów i wszystkiego, co się z tym łączy. I musisz rozwiązać sprawę, która automatycznie jest związana z taką bardzo bogatą rodziną, która mieszka w tym mieście, Clarksonów. Okazuje się w trakcie tej inwestygacji, że jest więcej jakby morderstw niż to, do którego przyjechałeś, no i rzeczywiście jest ten narkotyk, który... jak bierzesz ten narkotyk, to on zarówno wspomaga twoje jakby psychologiczne zdolności, ale też fizyczne, czyli jeżeli jesteś na przykład bardzo silny, to wtedy jesteś 30 razy bardziej silny, jak weźmiesz ten narkotyk. No i psuje jakby mózg w ten sposób, że jesteś w stanie oglądać to, co się dzieje po drugiej stronie. Nie jest powiedziane, co to znaczy po drugiej stronie, jest po prostu bardzo jasno od wielkiej litery napisane Other World. Więc tam inny świat, inna rzeczywistość. No i ty jako ten agent FBI, kiedy tam przyjeżdżasz, bierzesz tą inwestygację pod własne skrzydło. Śledztwo. W sensie śledztwo. No, śledztwo, tak. Ale inwestygacja, w sensie inwestygować jako słowo chyba istnieje, bo ostatnio coś nie wiem, sprawdzałem. Bierzesz to śledztwo, jakby tam bierzesz nad nim kontrolę i jakby zaczynasz chodzić po prostu jakby... różnych punktach zainteresowań, w czym pomaga ci... Potwierdzam, nieobecnie istnieje takie słowo. Słownik języka polskiego mówi, że istnieje PWE. Inwestygować, tak. Mi się właśnie wydaje. Bo ostatnio to sprawdzałam, tylko nie pamiętam dlaczego. I pomaga ci w tym taka dziewczynka 10-letnia oraz nieobecny w tym świecie szaman voodoo. Ale dlaczego agentowi FBI pomaga 10-letnia dziewczynka w śledztwie? Bo on... Francis Morgan, czyli ta osoba, którą grasz, jest bardzo specyficznym agentem. Jeżeli kojarzycie Coopera z Twin Peaks, no, to on jest taki, tylko jego thing jest... On ogląda bardzo dużo filmów, ale on uważa, on uważa, że filmy takie kultowe z lat 80. to są filmy, które są hiperrealistyczne, więc on każdą sytuację życiową porównuje
do czegoś, co widział w filmie typu Anaconda na przykład. Wow. Albo Mad Max. I on mówi, że na przykład, nie wiem, czy on mówi do Zaka, którym po części jesteś ty, a po części nie, to jest coś, co było na końcu pierwszej części, nie wiem, czy chcę jakby spoilować, bo zaraz znowu mnie pojadą ludzie, więc nie powiem. I on się tak łapie za skroń i mówi, Zak, pamiętasz ten i ten film, który obejrzeliśmy z komentarzem tam reżysera? I on ci mówi o jakichś takich rzeczach, że ty siedzisz, ja sobie potem sprawdzam te filmy. Dobra, i czasami je oglądam. Iga, czy ty możesz opowiedzieć, bo ja już się zgubiłem za 3 razy w trakcie twojej opowieści, czy możesz powiedzieć, o czym jest ta gra bez opowiadania całej jej historii? Czy możemy zostawić? No ale to jest dokładnie, jesteś agentem FBI, prowadzisz śledztwo na temat zamordowanej kobiety, która ma związek z narkotykami, czyli to jest taki trochę, dobrze. Czyli to jest taka trochę wariacja na temat Twin Peaks. To jest dosłownie Twin Peaks, tak samo jak pierwsza część, to ta druga część, jako że starała się uchwycić ten duch tej pierwszej części, to dostajesz jakby to też w drugiej części. To można było tak odpowiedzieć po prostu. To jest takie growe Twin Peaks. Koniec. Bez tego wszystkiego. No ale ja to wam mówiłam w poprzednim odcinku i powiedzieliście, że wy nie wiecie, o co mi chodzi. Ja się zgadzam, ja popieram Igę opowiadającą trochę w tej fabuły. Bo ja nie mam pojęcia, co to jest za gra, szczerze mówiąc. Ja ciągle nie mam. Ale czy tam gameplayowo po prostu, nie wiem, walczysz z kimś, czy jesteś coś robisz? Jesteś gameplayowo, zwiedzasz miasto TPP, prowadzisz bardzo dziwne dialogi, a raz na jakiś czas masz taką sekwencję, gdzie jesteś w tym od wielkiej litery Otherworld, gdzie strzelasz do takich kreatur. W pierwszej części to były takie trochę zombiaki i one ci wkładały ręce do ust z jakiegoś powodu. W tej części są tacy typi z wielkimi nożyczkami, ludzie przywiązani do drzwi łańcuchami i takie kobiety, jakby sukubusy, które wiszą na suficie, a potem spadają i idą do ciebie i nie wiem, kobiety puszczają takie bąki śmierdzące. Więc to jest to. Plus masz na przykład taki quest zabij wiewiórkę, więc jak chodzisz po tym mieście, to możesz zabić wiewiórkę albo psa. I to wszystko wygląda bardzo źle i bardzo nie polecam wam patrzeć na YouTubie w tym momencie, jak wygląda ta gra, bo wygląda naprawdę bardzo, bardzo ale słabo. Ale po co masz zabić wiewiórkę? Nie wiem, Dominik. It just is. To jest pytanie, ja nie a mam dlaczego super nie? Dużo to odpowiedzi. Jest pytanie, które powinni zadać. Słucham? Okay. Dlaczego nie? Dlaczego nie zabić? A, no tak, no. Dostajesz, masz też takie questy tablicowe, które tak naprawdę jakby wymusza, bo ta gra ma dosyć dużo mechanizmów, z których w ogóle nie musisz korzystać. Tak naprawdę jest na tyle źle skonstruowane, że są mechanizmy, z których w ogóle nie musisz korzystać, natomiast są zaplanowane i są tam w grze. Więc żebyś z nich korzystał, to daje ci misje, ale nie daje ci takich misji, w których musisz je wykorzystać, tylko realnie misją jest wykorzystaj ten mechanizm. Okej. Okay. Więc no to jest mniej więcej, no, mówię, jest szalenie źle zrobioną grą, natomiast ta fabuła i te dialogi są, ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ja wciąż szukam sobie takiego bezpiecznego miejsca w serduszku i jako, że tak bardzo kocham pierwszą część, to ta druga wciąż na mnie dobrze oddziałuje. Natomiast mówię, o ile mi się podobała ta gra, to w życiu nikomu jej nie polecę z czystym sumieniem, ale chciałam jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy i przepraszam, ale to odkryłam grę z 2014 roku, nazywa się Roundabout. Czy słyszeliście o tej grze? Nie. To jest gra, która jest polega na tym, w sensie sam akt gameplayowy, że jeździsz limuzyną po mieście, ale ta limuzyna cały czas się kręci. W sensie tak w kółko się kręci, jakby oś kręcenia się jest w środku limuzyny i musisz jeździć tak, żeby omijać rzeczy, żeby ona nie wybuchła. Ale cały thing tego, to co mi sprzedało tą grę, to jest to, że ona ma bardzo skomplikowane cutscenki, które są grane przez prawdziwych ludzi i to jest taki film klasy B lat 70. i mega, mega bardzo szalenie polecam wam, żebyście zagrali w tę grę. Okej, a to jest jakaś darmowa gra, czy... Ja ją miałam na PlayStation 4 i teraz nie wiem, czy ją kupiłam kiedyś, czy miałam ją w PlayStation Plus, no natomiast za nią się płaci normalne, prawdziwe pieniądze. Ona trwa jakieś, nie wiem, 3 czy 4 godziny, ale jest naprawdę fun. I to, ile oni pieniędzy wpakowali w to, żeby te cutscenki właśnie z prawdziwymi ludźmi byli i jakie to ma production values do tego, jaką to jest grą, która mogłaby wyjść na mobilki, to jest w ogóle coś super fascynującego. A poza tym, to jeżdżenie tą limuzyną po mieście jest też naprawdę bardzo fun. Okej. Okay. Ja krótko, bo ja cały czas tkwię w Personie 5, którą... Myślałem, tak jak wam mówiłem, że pograć w coś innego, ale no mam też trochę takie poczucie, że ja pożyczyłem konsolę, trzymam tą konsolę już chyba trzeci miesiąc, tak, czwarty miesiąc tak naprawdę, bo w maju pożyczyłem, czyli czwarty miesiąc leci teraz. I ten człowiek, on jest nadzwyczajnie cierpliwy, Łukasz, który mi ją pożyczył.
i ja mu bardzo dziękuję ciągle, ale no ale też mam takie poczucie, że muszę mu w końcu oddać, więc jakby chcę przejść tą personę. I ja nie będę mówił o tej grze, bo ja już o niej mówiłem dużo i na pewno będę chciał jeszcze o niej powiedzieć, jak ją skończę, więc sobie rezerwuję ten czas. Będziemy nagrywali przecież YouTube'a o tym. Tak, będziemy nagrywali YouTube'a, tak, zresztą. Też taki jest plan. Ale chciałem tylko powiedzieć, że bo miałem ostatnio takie parę dni, że siedziałem w domu i grałem w tą grę i że to jest niezmiennie bardzo fajne uczucie i nie każdej grze i nie każdemu dziełu w ogóle fikcji się udaje coś takiego osiągnąć, że tak całe nasze życie się kręci wokół niego, że praktycznie trochę ja się do tego zmusiłem, ale trochę w pewnym momencie już się tak wciągnąłem i że właściwie przez te kilka ostatnich dni to ja głównie grałem w tą personę, jadłem coś, szedłem na jakieś zakupy, wracałem do domu, grałem w personę i tak ona tak opanowała moje życie, że jakoś... No, na pewno kojarzycie, czasami się zdarza coś takiego, no i jest to niezmiennie bardzo miłe uczucie. I w sumie tylko tyle chciałem powiedzieć, i że... Fire Emblem jest taką grą. Tak, domyślam się. Każdy raz jak wychodzi. Domyślam się. No będę musiał kiedyś spróbować w końcu. No ja grałem w jednego Fire Emblema w życiu, no. Dawno temu on był na Game Boy Advance, ja grałem w niego na DS-ie starym. Nie, no grałeś jeszcze, próbowałeś grać w... Tak, faktycznie. Tego na 3DS-ie. Faktycznie, on jakoś nie... On mnie ale kilka jakoś... godzin wsadziłeś tam w niego, pamiętam, kilka że... Kilka godzin, tak, ale jakoś nie, coś nie pykło. No dobra, i to tyle ode mnie w sumie. Dobra, to do tematu. Ruszamy. Tak, do mojego freestyle'owego, randomowego tematu o Guilty Pleasures. Ja trochę się wzbraniam przed wstydliwymi, grzesznymi przyjemnościami, bo to tak brzmi trochę kinky. To Guilty Pleasure chyba angielskie guilty nie ma. Guilty Pleasure no właśnie, nie, kinky, właśnie kinky, dla mnie kinky, ma, tak? Guilty Pleasure ma totalnie taki kinky wydźwięk, no. Taki okay. Właśnie, że to jest... No może. Dogadzanie może tak. Sobie to jest. No właśnie, takie, no dokładnie, tak. Ładne słowo w ogóle, dogadzanie sobie. Dobrze, to zmieniam to. Na to tłumaczenie przystaję. Gry, którymi sobie dogadzamy. Czy w ogóle uważacie, że taki termin, bo na tym zacząłem się zastanawiać, że czy w ogóle mówienie o grach, że jakieś gry są takimi dogadzaczami, a inne nie są, czy w ogóle ma rację bytu? Czy to nie jest trochę tak, że wszystkie gry po prostu z natury swojej są takimi dogadzaczami. Czy może wam się nie zgadzacie z tym i uważacie, że to ma sens i że taki termin... Mi się wydaje, można używać. Że termin ten guilty pleasure ma... To jest bardzo... On jakby wychodzi od odbiorcy. To jest bardzo subiektywne. Na zasadzie na przykład... są powiedzmy, że ja bym ci powiedziała, że nie wiem, że dla mnie... Przepraszam, ale jedyne, co mi przychodzi do głowy, strategie turowe są moim guilty pleasure, natomiast zdaję sobie sprawę, że są ludzie, dla których to nie jest guilty pleasure, tylko to jest, nie wiem, badają to, robią coś z tym, jest to dla właśnie, nich no właśnie realnie to mnie... rozrywka, ale na przykład dla mnie, nie wiem, powiedzmy, że zwykle gram w FPS-y i FIFA, powiedzmy, ale dla mnie moim guilty pleasure są bardzo skomplikowane strategie czasu rzeczywistego w II wojnie światowej. No, ale to jest jakby... Ta odpowiedź mnie bardzo dziwi o tyle, że dla mnie ta fraza guilty pleasure jakby zakłada to poczucie winy, czyli poczucie winy wobec jakiegoś, nie wiem, sędziego, zarządcy, jakiegoś pana, który jakiejś siły, która decyduje o tym, w co warto, a w co nie warto grać. I o to mi chodzi. Czy macie takie poczucie, że nie wiem, że istnieje jakaś taka, tak. Jakaś taka świadomość gracza powszechnego? Ja bym powiedziała, że to jest bardziej przed alter ego, super ego, ale przepraszam, nie, Tomaszu, mów. Moim zdaniem to wszystko wynika z polityki oczywiście. Żyjemy w systemie, który jest nastawiony na ciągłą produktywność i ciągły zysk. Jakby na to, że wszystko ma swoją wartość. Wszystko jest wyliczone i to jest wartość taka nie tylko osobista, ale wszystko ma bezpośrednie przełożenie na ewentualne pieniądze, na ewentualny zysk, na ewentualne edukację, a edukacja to też oczywiście tam w przyszłości jakoś się zwróci i tak dalej, więc czas, nie przez przypadek mam powiedzenie czas to pieniądz, co nie? I totalnie ja niestety żyję trochę pod taką presją,
że robię bardzo dużo rzeczy, a czas nie jest z gumy, mamy ograniczone zasoby czasu i trzeba tymi zasobami zarządzać roztropnie i jakby czerpać jak najwięcej, jak najbardziej kalorycznie spalać czas, nie? Jak najwięcej zysku wyciągać z tego, co robisz. I pomimo, że ja bardzo lubię Guilty Pleasures i totalnie jestem fanem tego, jakby uważam, że jest mnóstwo Guilty Pleasures, zarówno w literaturze, jak i w serialach telewizyjnych, filmach, w masturbacji, w grach wideo i tak dalej, co nie, jakby... I jakby nie mam nic przeciwko temu, ale totalnie mam tak, że się czuję, jak poświęcam czas na Guilty Pleasures, to się czuję tak sobie, nawet wbrew sobie jakby, co nie, po prostu mam tak mam wdrukowane takie pojęcie swojego czasu, tak jakby taki przykaz, że w tym momencie powinienem robić coś pożytecznego, w tym momencie powinienem się kształcić, edukować, a jak nie, to zarabiać mamonę, a jak nie, to nie wiem, przerzucać gruz po prostu z jednej kupy na drugą kupę, tylko po to, żeby jakaś praca była, jakieś kalorie były spalane, co jakaś praca była wykonywana, co nie, więc z jednej strony to się wiąże we mnie z dużym poczuciem winy, ale z drugiej strony bardzo je lubię i lubię to pojęcie, no tak, też. Tylko ja mam takie wrażenie z kolei, że to pojęcie, o ile ono ma sens w przypadku kina czy literatury, ponieważ możesz czytać słabą książkę, która ci sprawia frajdę, a obok tam leży jakieś w ogóle arcydzieło noblisty, i które wiesz, że poszerzy twoje horyzonty, nauczy cię czegoś nowego, coś ci powie o świecie, jakby rozwinie ciebie jako osobę, tak? Więc w tym momencie masz ten kontrast, nie? Ale ty wolisz czytać ten... No ale z grami jest dokładnie tak samo. Kryminał. No ale właśnie... Jakby za każdym razem, kiedy odpalam Call of Duty, to mentalnie się samobiczuję i policzkuję i wyzywam, bo powinienem w tym momencie kupować ambitne gry indie, dać żyć tym ludziom, dać im zarabiać pieniądze, a nie karmić korporacje po to, żeby czyli zabijać bardziej, brązowych ludzi. Okay. Czyli bardziej twoja wina, ta twoja wina tutaj wynika z tego ekonomicznego... Nie, 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 nie. Z tego, komu dajesz pieniądze, a nie, że spędzasz czas w takim... Nie, nie, nie. Też z tego, że jakby jak odpalam Call of Duty, to wiem, że nic nie wyniosę z tego, co nie? A jest mnóstwo gier indie, z których mogę wynieść mnóstwo fajnych nowych perspektyw, fajnych nowych mechanik, fajnego designu, się czegoś nauczyć, dowiedzieć się czegoś o ludziach i tak dalej, co nie? Czyli giereczki indie. No, nas zbawią, cały czas jak mówisz. Ogólnie, znaczy to tak, no, uważam, że jest dużo większy procent giereczek indie jest ciekawych, interesujących i ambitnych niż giereczek AAA, no. Jakby gra bardzo rzadko sobie stawiają. No dobra, takie ambicje. A powiedzcie mi, czy... jeszcze do tego poczucia winy trochę wracając, czy autentycznie, może nie teraz, chociaż może jeszcze teraz, ale czy zdarzało wam się autentycznie wstydzić się, że grać się w coś i nie przyznawać się do tego. I może ja mam taki... To była też moja odpowiedź na jedno z tych późniejszych pytań, które będziesz ten zadawał. I ja mam coś takiego, że bardzo często, jeżeli gram w coś w koopie, to jest... jakby już, to już nie jest wstydliwe, dlatego że ja z kimś spędzam czas. W taki sposób. Więc nie mam problemu, żeby o tym mówić, natomiast mam problem z tym, ile godzin wpakowałam w Diablo 3, bo ta gra jest durna i głupia jak but. I jeżeli mogłabym sobie wrócić ten czas i spędzić go z tą osobą, z którą grałam w jakiś inny sposób, to bym totalnie to zrobiła, bo to już było takie, dobra, usiądę, wyłączę mózg i niech mi ta gra sobie tymi kolorkami tamten... Po prostu wiedziałam, że to jest taki że to jest taka małpia rozgrywka, która jest... rozrywka nawet, która jest przeznaczona tylko i wyłącznie po to, żebym ja się czuła dobrze, która ma tak zrobiony poziom trudności, żeby to się łatwo przechodziło. I jak tak usiadłam potem i zobaczyłam, no bo Diablo 3 to nie jest jakaś krótka gra, nie? W sensie tam pamiętam, że ileś tam wieczorów jednak takich solidnych spędziliśmy, żeby to przejść. To tak usiadłam i tak nic z tego nie mam. Nic. W sensie tak jakby patrząc z perspektywy, jedyne co, to fajnie, że przeszłam Diablo 3, bo wiem, że ta gra jest durna i za każdym razem, kiedy ktoś mi powie, że ona nie jest durna, to mogę powiedzieć, że ona jest totalnie durna i ty się nie mów do mnie więcej słów na przykład, nie? Ja wciąż uważam, że ma bardzo dobrze zrobione to, że jak klikam na ludzika i ten ludzik umiera, to jest fajna animacja i fajny dźwięk tam. No ale właśnie to jest ta małpia rozrywka. No to jest takie... No, ale... Pokazuję ci... Ale ty teraz nie mów do niej więcej słów, Dominik.
Nie, ja się z Dominikiem zgadzam. Ta gra ma tak dużą popularność i tak dużą bazę fanowską właśnie dlatego, że jak klikasz w ludzika, to jest fajny dźwięk dokładnie na tym poziomie, na którym powinien być i że jest taka animacja i że ona trwa nie krócej o 0,01 sekundy, ani nie dłużej o tyle. I to jest wyliczone po prostu algorytmami i no gigantyczną ilością ludzi, ale to jest głupia gra, Dominik. Ale to też jest w ogóle taki design zaprojektowany właśnie na pobudzanie w tobie takich najbardziej i pierwotnych instynktów, że robisz klik i coś tam błyszczy, co nie? I że to błyszczy fajnie, no. Że to błyszczy w odpowiednim rytmie, odpowiednie kolorki, w odpowiednim czasie i odpowiednio fajnie wybucha, co nie? Jakby tak, nie jest tak, że ty z tego wynosisz, tylko tego masz skilla, po prostu jakiś taki punkt w mózgu, który jest bodźcowany i tyle, co nie? Jest, ja cały czas mam w głowie, jak rozmawiamy o takich rzeczach i na pewno już to przywoływałem w odcinku, co kiedyś Jacek powiedział, była kiedyś taka bardzo popularna gra Pebble, po prostu spuszczało się taką kulkę i ona się odbijała od jakichś rzeczy i gdzieś tam wszystko błyszczało, właśnie były ładne dźwięki kolorowe i tak dalej. I on powiedział tam, że właśnie, i podobnie zresztą Angry Birds się mówiło, że źródłem sukcesu tych gier jest to, że one bardzo są takie właśnie ładne, kolorowe i one dają ci interakcję i ta interakcja jest bardzo ograniczona, ale wystarczy, żeby sprawić, żeby wywołać wrażenie, że ty masz na coś wpływ. I że nawet jeżeli ty nie masz na nic wpływu i to jest bardzo dokładnie zaprojektowane, że to ten ptaszek ma polecić coś rozwalić, masz się cieszyć, ta kulka spadnie i też tam nastuka ci punktów, ale masz to minimum interakcji, tak. które no, ci jakby... To są takie mechanizmy... Uwierzyć, to są takie mechanizmy wyciągnięte z hazardu, co nie? Ten jednoręki bandyta tak działa, albo pachinko w Japonii popularne, co nie? To też są takie gry, gdzie jakby twój wkład jest minimalny, ale wystarczająco duży, żeby coś właśnie zabodźcować, jakiś twój instynkt w mózgu obudzić, co nie? Jest taka teoria, tylko nie pamiętam, gdzie o tym przeczytałam, że ogólnie poziom wysiłku do osiągnięcia jakiegoś efektu musi być zadowalający, natomiast minimalny w takich rzeczach. Tak. I bardzo dobrym przykładem na to zawsze jest, jak masz balon, w sensie napełniony powietrzem, nie helem, jak go podrzucasz, to wykonujesz bardzo mały ruch, ale to, co się dzieje z tym balonem, jest na tyle satysfakcjonujące, że chcesz to robić w kółko i w kółko. I to jest coś takiego mniej więcej. I Diablo 3 jest dokładnie taką grą. W Diablo 3 nie masz żadnego skilla, tam nie potrzebujesz nic. Ta gra sama ale za ciebie wkłada rzeczy w inwentory nawet, jakie podnosi. Ja powiem tak, ja rozumiem, co mówicie i zgadzam się fundamentalnie, ale nie do końca uważam, żeby Diablo 3 było taką grą. Znaczy, bo się nie znasz do mnie. Tam jest, no. Tam jest... Iga sięga po najbardziej życzowe argumenty. Tam jest jakiś design, tam jest jakiś lore, tam jest jakiś świat, tam są różne lokacje, które ty zwiedzasz, które fajnie wyglądają, tam jest jakaś fabuła, która jest tam jakoś stereotypowa, ale tam są jakieś postaci, tam są jakieś dialogi, tam jest treść, tam nie jest tylko, że wrzucasz kulkę do ten i ta kulka się odbija i robi ping, 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 ping i puf. Znaczy, tam są... tak, Dominik, Blizzard jest tam ciemność, oszukał cię, na którą nie możesz patrzeć, tak, bo ona też patrzy na ciebie. Blizzard cię bardzo mocno oszukał, ale tak dosłownie, jakbyś teraz usiadł do Diablo 3 i tam, ja się zgadzam, jeżeli chodzi o jak ona wygląda artowo and shit, to tak, to tam są rzeczy, ale gameplayowo tam nie robisz nic, tam idziesz i klikasz jeden albo dwa guziki, które są coraz bardziej świecące z czasem tego, jak masz coraz większy level, a potem to już w ogóle nic nie ma sensu, bo nagle najpierw tam masz na przykład, dobra, to zadaje 12 damage'a, a to zadaje 15, to ma sens, a potem zdajesz 24353 damage'a jednym atakiem, w takiego samego typa, z którym walczyłeś 5 planszy dalej, ale ten jest złoty i generalnie... Nie. Jakby ja poziom też... skilla, wysiłku i tego, co jaką dostajesz ten, to dla mnie to jest właśnie, to jest dla mnie taki guilty pleasure, tylko że ja byłam bardziej guilty niż było to dla mnie pleasure, jak się okazuje, bo ja o tej grze realnie pamiętam tylko i wyłącznie to, że ona jest durna. To jest dosłownie... W ogóle z guilty pleasure to jest tak, że w trakcie jest pleasure, a później jesteś zawsze jest guilty, co nie? I jesteś się zastanawiasz, guilty, gdzie był ten pleasure, co nie? Ja mam trochę inną warstwę jeszcze przeżyć związanych z takimi dogadzaczami. Bo ja mam takie wrażenie, że czasami... bo teraz jakby, jak mam już te 37 lat, to wiadomo, że jakby nie wstydzę się przyznać, jeszcze jak mam podcast, to nawet jak gram coś wstydliwego, to nawet chętnie o tym powiem, bo to jest taki fajny quirk i w ogóle jest śmiesznie i fajnie, nie? Jestem takim interesującym człowiekiem w ogóle, bo takie jest moje pojęcie interesującego człowieka, że gram w głupie gry, nie wiem. Ale jak byłem młodszy, to często miałem coś takiego, że nawet nie może, że się bałem przyznać, ale czułem potrzebę tłumaczenia się. I przez bardzo długi czas w moim życiu ja się czułem potrzebę tłumaczenia się z tego, że lubię Final Fantasy X-2.
bo i to nie jest, ja uważam, że to jest bardzo dobra gra, ale i oni wszyscy tak mówią, że to jest bardzo dobry system walki, że słuchajcie, a jednocześnie to jest gra, która jest, jakby to powiedzieć, ona bardzo odbiega od takiego stereotypowego, maczystowskiego, chłopięcego podejścia do gier, bo ona jest bardzo dziewczyńska. Ona jest o trzech dziewczynach, ona jest taka bardzo popowa, taka wrzeszcząca, one są takie, no to są takie, mówię, to jest taka bardzo... Jak baby. Tak bardzo dziewczyńska, nawet nie kobieca, tylko taka właśnie dziewczyńska. To jest taka, a wiesz, a fu dziewczyna, nie? Takie mniej więcej takie były reakcje fanów tej serii, nie? Że tam fu baba. Nie, jak mało się zmieniło, ale, prawda? Ale słuchajcie, ale tam jest bardzo, tam jest jeden z najlepszych systemów walki. Fakt, trzeba przetrwać te baby, ale tam jest bardzo fajny system walki. A ja wciąż uważam, że to jest jedna z najciekawszych w ogóle odsłon tej serii. Nawet nie tylko ze względu na system walki, ale właśnie to jest w ogóle jeden chyba z nielicznych, jeżeli nie jedyny RPG w historii gatunku, który pokazuje historię świata po tym, jak on został uratowany. I to nie jest... Że znowu wyskakuje to zło z dziury i znowu je trzeba zabić, tylko realnie cała ta historia jest o tym, jak ten świat, co się z nim dzieje po tym, jak już zło zostało pokonane i jak ludzie sobie z tym radzą, że to zło zostało pokonane i jak to wpłynęło na... To jest gra o traumie. Nie o traumie, to jest bardzo wesoła gra i taka optymistyczna, ale też trochę nostalgiczna i też taka trochę sentymentalna, jak to Final Fantasy, i uważam, że jest to bardzo wartościowa gra, ale jak w nią grałem, to miałem takie poczucie, że zawodzę w ogóle. Jako mężczyzna, jako gracz. jako istota ludzka. Ja co do gier, których się wstydzę mówić, że je lubię, to zdecydowanie jest to Call of Duty. I bardzo się wstydzę mówić, że je lubię i że w nie gram. I muszę sobie znajdować różne usprawiedliwienie, że to takie z politycznego punktu widzenia po prostu próbuję poznać takie teksty. Ale też mam tak, że jest, że trochę guilty pleasure są dla mnie takie platformówki bez żadnego poziomu trudności. Jak najnowsze Mario. Jak Mario nie Galaxy, tylko Odyssey. Bo to jest takie... No czuję się jak 5 lat, jak gram w tą grę. I to jest dobre uczucie. I czasem fajnie jest mieć znowu 5 lat i grać, ale jednocześnie masz te 37 lat, masz dużo problemów w życiu, masz dużo poważnych rzeczy, z którymi się musisz konfrontować. Masz również żonę, która za jakiś czas przychodzi do pokoju i patrzy na ten telewizor. A ja tam biegam, Mario, skaczę i to nawet nie jest trudne, bo jeszcze taka Celeste przynajmniej, nie dość, że mówi o depresji, to jeszcze jest trudna przynajmniej. I mogę potem powiedzieć, co, myślisz, że takie fajne? To masz, to ty pograj, co? Wiesz, to ja tu pracuję. A ten Mario Odyssey, no nie, to jest taka gra po prostu, która tam właśnie sprawia... No, budzi takie dobre uczucie, a jak naciskasz guziczki, to ona działa, co nie? To ona robi jakieś rzeczy, co nie? No dobra, a czym to się różni od Diablo 3? No, niszym moim zdaniem trochę, no. Musisz przynajmniej trafić w platformę. A drugie, znaczy inny gatunek gier, do którego tak mam jeszcze, to są japońskie RPG. Zwłaszcza na początku, w ciągu tam pierwszych 15-20 godzin, zanim one się rozkręcą, zanim będzie wiadomo, o co w nich chodzi. Bo to jest zawsze content wata, więc ja nie dość, że mam poczucie, że tracę czas i że ktoś marnuje mój czas i że właśnie, że w tym momencie powinienem był przerzucać ten gruz z jednej góry na drugą górę i zarabiać grube pieniądze i w ogóle edukować się i przygotowywać się na przyszłość, która nadejdzie. To jeszcze też jest coś takiego, że jak się mnie ktoś zapyta, co tu się właściwie dzieje w tej grze i jak ja zaczynam mówić głośno, co tu się dzieje właściwie w tej grze, to nie dość, że ten ktoś na mnie patrzy jak na idiotę, to ja się czuję jak idiota. I to niestety się tyczy zarówno Fire Emblemów, jak i Final Fantasy różnych i tak dalej. Ja głęboko uważam, że nie powinniśmy się tak czuć, że po prostu wszystkie gry są głupie, tak naprawdę. Nie wszystkie gry, z tym się nie zgadzam w ogóle. Ja bym chciała tylko powiedzieć a propos tego, co powiedziałaś tam o Call of Duty, bo ja w Call of Duty grałam kiedyś tam dawno temu, ale ostatnio zaczęłam coś tam badać. I tak jak przeszłam to World War 2, to teraz w PlayStation Plus były Black Opsy drugie. I ja zaczęłam w to grać, tam ogólnie potem Tomek usiadł i to się w ogóle skończył to tam chyba w jeden wieczór, coś takiego. Ale o co mi chodzi, to dla mnie to jest tak nowe, bo jak ja siedzę w tych, nie dość, że albo horrorach, to albo właśnie tam grach niezależnych, albo ten. I to w jaki sposób Call of Duty jest w ogóle, to jest taki majstersztyk giereczkowa trochę, bo tam
każdy level jest zaprojektowany tak, że widać po prostu, że nad tym siedziało jakieś 70 ludzi w ogóle, nie? Żebyś ty po prostu z sekundy na sekundę miał zupełnie coś innego. To ile tam jest mechanizmów, to ile tam jest różnych rzeczy w ogóle i tam cały czas coś się dzieje, tam menu są ciekawe, tam cutscenki, nawet jak masz jakieś, jak nie widzisz nawet ryjów ludzi, to te mapy ci tam biegają i tam cokolwiek, to jest taki, jak masz na przykład małe dziecko i włączysz jakikolwiek program w telewizji i ono stoi się tak patrzy, to jest Call of Duty. Tak. To jest taka uczta dla oczu. Po prostu wszystko, co tam się dzieje, jest to ci mryga i jest fajnie. To, że tam trzeba strzelać na pudełko ludzi. Call of Duty, uczta dla oczu i ja was Smoleńska. Nie, bo ja jestem zadziwiona faktem tych production values tak naprawdę, tak? W sensie, i to że... jak tam jest zaprojektowane te podstawowe mechaniki, to właśnie to strzelanie, jaki jest odrzut broni, co nie? Jakie, wiesz, jakie... Kurde, tutaj mama próbuje się do mnie dodzwonić, przepraszam. Nie wiem, czy słyszeliście telefon. Nie. Nie? To mogłem nie mówić w takim razie. Tak. Ale tak. I to jak, w jaki sposób właśnie te mikrosekundy, co nie? Że naciskasz przycisk i ta broń ci reaguje i ten odrzut jest taki, jaki jest i ten dźwięk, znaczy ten taki givera brzmi tak, jak brzmi i jeszcze trafienie brzmi tak, jak brzmi, i jak trafisz w głowę, to się pojawia iksik, żeby ci dać znać tak na ułamek sekundy, że ale byłeś zajebisty, stary, co nie w tym momencie. Tak, ja jeszcze chcę tutaj powiedzieć, że ta Call of Duty, w które grałam, no bo nie grałam jeszcze we wszystkie, ale mam zamiar w ogóle przejść wszystkie, jest to ciekawe dla mnie w ogóle aspekt growej twórczości. On ma jeszcze jedną rzecz, na którą sobie bardzo często nie mogą pozwolić albo nie chcą sobie pozwolić teraz gry właśnie takie open world albo coś takiego. Przez to, że to jest taki seria scen, które to odgrywasz tak naprawdę, to oni na przykład mogą ci dać w tej misji tam karabin snajperski, zaraz się wsadzić na ponton, potem wysłać cię czołgiem gdzieś, potem polecieć gdzieś tam samolotem i tam jest po prostu nowa mechanika na pół godziny, bez problemu siadaj, nie? I to jest w ogóle też takie, że ty się nie masz nawet szansy nudzić. To jest takie, cały czas tam spożywaj ten produkt, dajesz, nie myśl o tym, że strzelasz do ludzi, dobrze się bawimy. Wszyscy jesteśmy super, ale ty jesteś najlepszy, tak. Żołnierz, ty jesteś najlepszy finger guns. Jest w tej ostatniej grze Call of Duty, jest tam, oni tam próbują zadać takie filozoficzne pytanie na temat współczesnego pola bitwy, co nie? Jakby kto może podejmować... Czy może na nim zakwitnąć miłość? Nie. Nie, tam jest pytanie... Klasyczna Call of Duty. Tak, tam jest pytanie, kto może zdecydować na temat jakby... Na temat łamania reguł wojny, co nie? Na temat łamania konwencji genewskiej, na temat torturowania ludzi, korzystania z takich taktyk terrorystycznych i tak dalej, co nie? I tam jest cały czas, że politycy wiążą nam ręce, że oni nie wiedzą, jak to jest, że nie wiedzą, o co to się gra. I właśnie i odpowiedzią tej gry jest: tylko ty możesz zdecydować. Tylko ty, jako ten uzbrojony profesjonalista na polu walki, tylko ty możesz zdecydować, czy możesz zabić niewinnego człowieka, czy nie. Gdzie jakby filozoficznie odpowiedź w naszym świecie jest, że akurat ty w ogóle nie masz najmniejsze prawo, żeby odpowiedzieć. Właśnie po to jest całe prawo dookoła ciebie zbudowane, żeby to nie były jednostkowe decyzje, co nie? Ale Call of Duty właśnie tak jak mówi, że to ty, graczu, to ty jesteś wyjątkowy, tak, co nie? Tak, ty jesteś tak super, że jakbym ja Call of Duty gra mogła wyjść i teraz tam, nie wiem, cię pocałować i mieć z tobą stosunek, to teraz zrobiła, graczu, jesteś tak super. I to jest naprawdę, to jest cały czas i w kółko, i takie naprawdę z minuty na minutę, cały czas dostajesz informację, że jesteś dobry. Jak umarłeś, to dostajesz nawet prompta: umarłeś od rzuconego granatu, być może coś tam nie wytajmingowałeś tego w odpowiedni sposób, w każdym razie to nawet nie jest twoja wina, że ty umarłeś. Więc ja naprawdę, dla mnie to jest badanie w ogóle tej serii, to jest w tym momencie coś, co jest bardzo pleasurable i w ogóle się nie czuję guilty, bo to jest dla mnie coś super nowego. W sensie przez to, że tak w ogóle nie siedzę w tych giereczkach. Tak, no właśnie z nami jest w ogóle trochę inaczej, bo każdy z nas jest jakoś tam związany czy z krytyką gier, czy z tworzeniem gier, czy z jednym i drugim. Więc każda gra ma jest taką jakąś tam wartość poznawczą po prostu na temat samego medium gier. Bo to jest dobra strategia, znaleźć sobie coś, przez co czujesz się guilty, a sprawia ci pleasure i po prostu zrobić, żebyś nie czuł się guilty, czyli jest... znaleźć robotę w tym. Z jednej strony to jest dobra strategia, z drugiej strony to jest zła strategia. Z jednej strony masz usprawiedliwienie dla marnowania czasu, a z drugiej strony przestajesz trochę czerpać z tego przyjemność. To przestaje być odpoczynek dla ciebie, a... No właśnie.
No właśnie, a skoro mówimy o tym, że przestaje być odpoczynek, to czy zdarza wam się zmuszać do grania w gry? W sensie, na odwrót, zamiast guilty pleasure, czyli coś, co sprawia wam frajdę, ale czujecie, że nie powinniście, to gra, w którą czujecie, że powinniście grać, ale totalnie nie jest to takie not guilty displeasure, nie wiem. Ja tak miałam zawsze, ja teraz już przestałam raczej recenzować gry, ale jak musiałam z recenzją zdążyć na czas, to bardzo często nie chciałam grać już w grę. I ostatnio tak miałam, jeżeli wychodzi jakiś taki duży tytuł, na przykład The Last of Us 2. No właśnie, The Last of Us, jak miałaś. Ja bym najprawdopodobniej nie za bardzo chciała grać w tę grę, a tym bardziej nie na premierę, ale wiedząc, że prowadzimy podcast i że to będzie ważne, po prostu wiadomo było, że w tą grę trzeba będzie grać pół roku, zanim ona wyszła, tak? I dostałam tą grę i usiadłam i ją przeszłam, to po pierwsze to nawet jeżeli bym ją dostała na premierę jako prezent, to pewnie bym ją przeszła w dużo dłuższym czasie, bo by mi się nie chciało, bym sobie ją przetykała innymi grami, ale tak na przykład miałam taki wieczór, co nawet do ciebie, Dominik, pisałam: Dominik, nie chce mi się dzisiaj grać The Last of Us 2, usiądę i obejrzę film albo poczytam książkę, po prostu nie mogę. I Rajek, to były moje uczucia tak super często z tą grą i to nie jest jeden, w sensie kojarzę, że takie rzeczy miałam bardzo często w życiu, że o, jest wieczór, mogę sobie coś porobić, ale mi się nie chce w to grać. Co jest zupełnie bez sensu, bo jakby to w takim razie pogram w coś innego. No ale nie, bo jeżeli pogram w coś innego, to tego nie skończę najprawdopodobniej. Albo pewnie zostało mi tylko 6 godzin, więc może dzisiaj przejdę 3 i to jest takie, what? Ja tak miałem z pierwszym The Last of Us już. No. No ja też w sumie. Ja tak mam z takimi behemotami popkulturowymi, które muszę poznać właśnie z takiego zawodowego punktu widzenia. No, nagrywamy ten podcast co tydzień. No i w pewnym momencie przyszedł taki moment w moim życiu, że musiałem zagrać w Mass Effecta, musiałem zagrać w Red Dead Redemption 2, musiałem zagrać w Horizon Zero Dawn na przykład. Tak po prostu... dlatego, że musiałem. No i jakby nie sprawiało mi to zbyt wiele frajdy i nie bawiłem się dobrze, wiedziałem, że to są gry, które mi się nie podobają, które mają mnóstwo wad i no. Ale mimo wszystko musiałem. A drugi aspekt takiego, jak ty to nazwałeś? Not guilty displeasure, tak? To jak... To za w ogóle fan słowa do mówienia i takie convenient. Może innocent displeasure, o. Nie, not guilty displeasure jest super, zostawmy to tak. To jako, że jesteśmy trochę postaciami publicznymi i mówimy o naszym guście publicznie i ludzie wiedzą, co lubimy, a czego nie lubimy, co nam podchodzi, a co nam nie podchodzi, to bywamy, przynajmniej ja bywam, obiektami takiej pasywnej agresji pod tytułem musisz w to zagrać. Ponieważ wiem, co lubisz i ponieważ słucham podcastu i ponieważ słyszałem, jak coś mówisz, to tutaj jest gra dla ciebie i musisz w to zagrać. I dostaję takie maile, dostaję takie wiadomości na Facebooku, dostaję takie wiadomości od przyjaciół, od obcych osób i tak dalej. I czasem są to wiadomości na tyle przekonujące albo na tyle bliskich i ważnych dla mnie osób, że rzeczywiście myślę sobie, okej, już niech będzie, co nie? Zagram w to, skoro naprawdę muszę. I rzadko kiedy czerpię z tego przyjemność, ale no, czasem się przymuszam. Ale co, i tak grasz i przewracasz oczami albo takie robisz... Wiesz co, ja w ogóle jestem strasznie nie lubię argumentu, że musisz to zagrać, co nie? Albo musisz coś przeczytać, albo musisz coś obejrzeć. Więc on mnie już na samym początku budzi we mnie, jakby podchodzę do takiej gry albo takiego serialu z mega dystansem, z takim udowodnieniem temu komuś, że jednak kurwa nie musiałem. Obejrzałem, no. Ale nie czerpałem z tego ani minuty przyjemności. Jednak nic o mnie nie wiesz, jakim jest człowiekiem. Ale tak, ale no czasem się przekonuję i czasem się zmuszam, żeby w coś zagrać, pod względem musisz w to zagrać. Ja się teraz zastanawiam, bo ja nigdy takiego musisz w coś zagrać nie traktowałam tak, jak ty teraz to opisałeś, ale chyba od teraz zacznę, więc dzięki, Tomek. Bo zawsze to właśnie traktowałam jako takie ej, tam ziomeczku, słuchaj, to może ci się spodobać, zwróć na to uwagę, ale bez kitu już samo nawet użycie słowa musisz w coś zagrać jest takie... Ja miałem... Ale mam taką jedną, mam taką jedną grę, która jest rosyjskim RPG-iem izometrycznym, bardzo jak Fallout.
I poleciło mnie już chyba, wszyscy mnie chyba polecili. Tak jak, jeżeli jest jakiś mem z gołębiem, który krąży, ja go będę dostawać przez następne pół roku w ogóle, nie? Co jest tam spoko, ale też nie spoko. Jest taka właśnie gra i ona się chyba nazywa Atom. I tak, ja do kupna jej podchodziłam już chyba 5 albo 6 razy, także miałam... nie wiem, Tomek gdzieś wyjechał, wiedziałam, że będę mieć wszystkie wieczory i noce takie, żeby sobie pograć i to akurat na takiego fajnego RPGa. I ja bardzo chcę w nią zagrać, ale właśnie przez to, że ona mi została polecona przez tylu ludzi, to totalnie nie chcę, totalnie wolę coś innego i to jest w ogóle dziwny mechanizm psychiczny u mnie. Ja miałem tak bardzo długo z MGS-em 5, bo to jest seria, ja zacząłem od dwójki w to, grać w MGS-y i mi się dwójka strasznie podobała na PS2, przez to jak ona była pojechana, dziwaczna, zwariowana i wkręciło mnie to bardzo. No i, ale też dużo się mówiło właśnie o tym, że te gry Kojimy to są takie głupiutkie i że to jest takie właśnie guilty pleasure, a teraz wyszła ta piątka i to jest w końcu dobra gra. I to jest w końcu, tam jest w końcu dobry gameplay, nie? I w to się w końcu gra dobrze jak w grę, nie? I ja w to grałem i w to się... To miało dobry gameplay i w to się grało dobrze jak grę. Ja w tą grę zrobiłem 40 godzin dwa razy, bo ja zrobiłem 40 godzin, zostawiłem ją na długo, później zacząłem ją od początku i zrobiłem znowu 40 godzin. I przez większość tego czasu wmawiałem sobie tak naprawdę, bo ja jakby jestem w stanie teraz uczciwie powiedzieć, że ja lubiłem MGS-y za ten cały bullshit, za te cutscenki przesadzone, za to nawet dwie godziny w MGS-a 4, które, na które się wkurwiam do dziś, ale to przynajmniej było fun. To przynajmniej było coś takiego, że czułem, że to jest coś wyjątkowego, że to jest coś, czego żadna inna gra mi nie da. I jak to jest głupie, jak to jest dziwaczne, jak to jest jakoś tam wyjątkowe, a grałem w tą piątkę i to było takie, kurde, jakbym grał w strzankę multi prawie, że zabiegałem po jakiejś mapce i strzelałem do jakichś ludzików i chowałem się z jakimiś ludzikami i takie... Właśnie miałem takie poczucie, że teraz to jest ten dobry MGS, który muszę znać i o którym muszę dobrze myśleć i długo sobie tak właśnie sam siebie przekonywałem, że to jest dobra gra, a w końcu stwierdziłem, że nie. No nie. Po 80 godzinach. Jakoś tak, no, więc wiem, co mówię. To pytanie o stracie czasu to sobie podarujemy, bo właściwie cały podcast o tym mamy, nie? Więc może cały nasz podcast to jest strata czasu, do mnie. Nie, no w sensie cały ten odcinek jest o tym, nie? Tak, że nie musimy jakby konkretnie pytania takiego mieć, bo jakby cały taki temat przewodni taki jest. A inne moje pytanie jest takie, które na pewno bardzo ucieszy Tomka, chociaż nie wiem czemu właściwie ucieszy Tomka. Jaka gra według was, która jest uznawana za takie arcydzieło i za taką grę, którą każdy musi znać i każdy powinien zagrać i w ogóle tam 10 na 10, tak naprawdę według was powinna być właśnie odbierana w kategorii guilty pleasure, a nie kategorii arcydzieła? No, ja super ucieszony jestem z tego pytania, fantastycznie, czekałem na nie cały odcinek. Nie no, mam niestety, nawet myślałem o tym dłużej, czy by nie, jakoś nie udziwnić mojej odpowiedzi, ale niestety będę miał stereotypową, standardową odpowiedź Tomka, że totalnie moim zdaniem w kategorii guilty pleasure i w kategorii fajnej średniej gry powinna być Mass Effect, cała seria tak pokazywana, która... Właśnie dlatego powiedziałem, że się ucieszysz, bo wiedziałem, że to odpowiedź. No, która jest dla mnie strasznie płytką taką fantazję na temat ruchania się w kosmosie, co nie? I no takie z takim najprostszym, najpłystszym podejściem do polityki, do stosunków międzyludzkich, do budowania relacji poprzez, kurde, wykonywanie questów, co nie? Do budowania, kurde, jakichś związków romantycznych poprzez wyczerpywanie opcji dialogowych, co nie? No, jestem tak. Ani to nie ma interesującego gameplayu, ani głębokich systemów, ani nie ma fajnych lokacji, ani ta nawet otoczka cała science fiction nie jest interesująca dla mnie, bo to wszystko jest takie po linii najmniejszego oporu tej zrobione, co nie? Takie, no takie zwykłe, taka po prostu militarystyczna fantazja na temat, kurde, kosmosu, nie? I takie... W ogóle absolutnie nie rozumiem zachwytu nad tą serią. Znaczy, rozumiem ten argument, że to jest seria, która dała wielu graczom reprezentację, co nie? Przez to, że tak bardzo w centrum postawiła taką różnorodność seksualną i płciową i to jest spoko i to jest fajne i rozumiem to, ale jakby to jeszcze nie
nie czyni z tej gry na tyle interesującej, jakby nie pogłębia, ani nie pogłębia jej systemów, ani nie pogłębia jej przesłania, ani nie sprawia, że ona jest lepiej i fajnie napisana, ani że ta fabułka jest jakoś interesująca bardziej. No. Iga, co myślisz na ten temat? Ja długo myślałam o tym pytaniu, bo wykluczyłeś z niego pewne gry, które po prostu aż się proszą, żeby tutaj o nich powiedzieć. Tak, to mogę powiedzieć o tym tak, że dla utrudnienia wyłączyłem z tego pytania gry Davida Carré. Co do których na tym etapie bardzo... chyba wszyscy się zgadzamy. Tak, tak, no i bardzo długo o tym myślałam. Poza Heavy Rain, który jest 10 na 10. Tomek, daruj, proszę. Nie, nigdy. Ludzie mają prawo pamiętać, Dominik. Więc rozmawiałam w ogóle na temat tego pytania, nawet weszłam na jakieś metakrytyki, bo się zaczęłam najpierw się zastanawiać, co to znaczy, że są arcydziełem. Teraz troszeczkę uszczegółowiłeś to pytanie, bo teraz jakby rozumiem, co miałeś na myśli. I to się tak trochę ima nawet do moich odpowiedzi, bo moimi odpowiedziami jest GTA, Skyrim i właśnie między innymi Diablo 3, które miałam, bo to są gry, które... Skyrim jest okej grą. Jest dosłownie tym, jest okej grą. Jeżeli co więcej pomyślisz o tym, to większość gier open world w tym momencie też się łapie w to w ogóle, że o mój Boże, to jest takie super, bo tyle czasu w to wklepałem. Na przykład GTA, moim zdaniem, ludzie lubią GTA, bo daje ci tą możliwość tam wyborów i możesz robić tam właściwie co chcesz, ale tak poza tym, to jakbyś tak skondensował to swoje doświadczenie, to ono nie jest jakieś mega dobre? Ja i tam, też, bo w ogóle... Wetę ci się trochę, bo moja odpowiedź na to pytanie też jest GTA, dlatego że szczególnie, że właśnie, że GTA pasuje jako taka, bo GTA dla nas w grach, GTA to jest takie w ogóle top topu, tam Rockstar to jest w ogóle, jak masz ten szczyt, to oni jeszcze mają sobie schodki na tym szczycie i oni mają osobny swój szczyt, na którym jest kolejna Rockstar, bo oni robią po prostu, ich gra to jest wydarzenie i GTA to jest wydarzenie. A jak sobie spojrzysz nawet na fabularną warstwę, to są takie kurna głupie, nastoletnie fantazje, tak. Kurna jeżdżeniu po mieście i jakbyś w filmie to miał, to jest taki kurna film klas B tak naprawdę. Taka zabawka o kurna nastolatków rozbijających się brykami po mieście, chodzących do klubów ze striptizem i strzelających się na ulicy. Komoru na poziomie South Parka rozciągniętym na 60 godzin gameplayu, nie? Tak, tak. I to jest po prostu najlepsze, co gry wideo mają do zaoferowania. Tak. I właśnie sam fakt tego też, co jakby zapoczątkowało GTA i może spopularyzowało, też moim zdaniem to wszystko się po prostu opiera na tym guilty pleasure, na zasadzie kupię sobie grę i będę w nią grał, rok będę w nią grał, a jeszcze w ogóle online potem będę grał i będę latał helikopterami z innymi ludźmi, którzy latają wiesz helikopterami. Wiesz co, Iga, bo to mi się wydaje, że trochę to jest gra, która jest jakby tak projektowo jednym wielkim guilty pleasure, bo daje ci fikcyjny świat, w którym możesz robić głupie rzeczy, których nie zrobisz w prawdziwym świecie. Tak. Przecież cała tak jak Iga powiedziała, jedynka to była akurat o malutkich ludzikach, że sobie jeździłeś samochodzikiem i sobie rozjeżdżałeś tak. I tam byli w rządku Krzysztofcy i ich rozjeżdżałeś i tam śmieszny napis był na ekranie. I się hi, więc to była taka gra, no. Tak, którą grałeś i robiłeś sobie hi. Tak, i nie robiłeś nawet misji, bo większość ludzi, którzy grało w pierwsze GTA, po prostu jeździło tak. Po mieście. Ja znam ludzi, którzy kurde z wielkim zdziwieniem odkryli fakt, że tam było więcej miast niż jedno. Tak. Tak, więc właśnie GTA, właśnie Diablo, ale właśnie Skyrim, w ogóle ja bym powiedziała, że gry Bethesdy, wybrałam Skyrima, bo to jest jakby ich flagowa gra w tym momencie. Bo to też jest taka gra, jakby też dostajesz właśnie tak jak mówisz, dostajesz makietę, dostajesz sandbox, teraz idź i bądź kim chcesz, ale tak naprawdę nie możesz być kim chcesz, bo jak starasz się grać jako wieśniak, który nie chce questów i nie jest wcale szczególny i właściwie to wszystkie odrzuca, bo woli sprzedawać żapę, to nie możesz, nie? I... Ogólnie nie do końca... takie coś, że możesz usiąść i stwierdzić, dzisiaj będę kopał węgiel, albo dzisiaj będę strzelał tylko i wyłącznie do ludzi w białych czapkach, albo dzisiaj będę jeździł samochodem po mieście w kółko i słuchał radia. I to jest takie... zapychacz czasowy. Ja nie? Się nie taki, do końca zgadzam co do Skyrima, chociaż no nie wiem, czy akurat Skyrim był pierwszy, ale wydaje mi się, że z gier Bethesdy najlepiej mu się to udało. Robienie takich wyłaniających się narracji, czyli takich, że oni tak mają porozrzucane te questy, te rzeczy, które się dzieją w tym świecie,
same z siebie, tych ludzików, które mogą się bić ze sobą, że takie historyjki, które tobie się wytwarzają w toku grania w tą grę i które ci się wydają bardzo unikatowe, a które jak porównujesz je z opowieściami innych ludzi, przeżyciami innych ludzi, to okazuje się, że wszystkie są bardzo podobne, że jest w tym coś wyjątkowego i że to jest jednak, że to jest coś, co Bethesda umie robić, co jakoś tam ich wyróżnia i nie powiedziałbym, że akurat Skyrim jest jakimś takim negatywnym przykładem, ale tylko to. Znaczy, to zależy, ja w ogóle nie uważam, że Guilty Pleasures są stricte negatywną rzeczą, może tutaj się... No tak, racja. Bo wiesz, nawet sam fakt tego, jak Skyrima możesz modować, wydaje mi się, że są ludzie, nawet znam taką jedną osobę, która instaluje Skyrima tylko wyłącznie po to, żeby go mega zmodować, po czym pograją w niego pół godziny. Więc to też jest w ogóle jakaś meta kwestia tego, czym nie, ale jest Skyrim. No mówię, ale nawet chyba nie powiedziałbym, że to jest guilty pleasure Skyrim, bo jednak nawet to, co on robi jakby w dziedzinie właśnie prowadzenia narracji i w wymyślaniu tego, jak połączyć narrację z interaktywnością i jakby, wiesz, to jest taka gra, która poszukuje trochę w tym kierunku, że nie jak Wiedźmin, znaczy Wiedźmin 3 też już jest taki Skyrimowy, ale nie jak te stare RPG, że masz ten konflikt pomiędzy graczem, który chce robić co chce, a zadaniem, które wymusza na nim robienie czegoś zupełnie innego, no to i Skyrim, i Wiedźmin 3 to są gry, które trochę poszukują. Skutecznie, może nieskutecznie, no ale przynajmniej jakoś tam działają w tym kierunku, więc są ciekawe. Znaczy, ja ci powiem tak, to jest już teraz trochę off topic. Moim zdaniem, to co bardzo dobrze robi Bethesda, to jest stawianie na reaktywność bardziej niż na dramaturgię tego świata, w sensie tam drama jest... Moim zdaniem wszyscy powinni to sobie wziąć do serca i inaczej nie ruszymy. Gry nie będą lepsze fabularno-straszno-narracyjnie, no jeżeli sobie z tego nie zdamy sprawy. O tym mówię, tak, że jakoś tam... I to jest super, ale to też ma bardzo dużo minusów, z którymi sobie po prostu jeszcze nie poradzili, a patrząc po tym, jak dawno temu wyszedł Skyrim i jak wygląda na przykład Fallout 4, który wyszedł dużo później, to są, one wyglądają tak samo, w sensie oni sobie z niczym nie radzą. Fallout 4 jest nawet gorszy. Tak, jakby Skyrim być może poszukiwał, ale to jest wszystko, nikt nic nie znalazł i tak zostało, jakby stwierdzili, okej, tak jest dostatecznie dobrze. Domek, a ty? A co to było za pytanie? Bo Domek odpowiedział GTA ogólnie. Tak, rację, to już odpowiedziałeś. Tak, to była moja odpowiedź GTA, ale właśnie nie ze względu, bo może mechanicznie i projektowo jest to interesująca gra i jakiś tam krok naprzód, jeśli chodzi o gry wideo, ale ja bardziej myślę o GTA w kontekście takim właśnie kontekstowo-fabularnym, że to, co się w tej grze dzieje na poziomie postaci i opowieści, jakby się nad tym zastanowić i pomyśleć, to w ogóle nie przystaje do tych, jak to się mówi, na czym się stawia coś, że jest dobre. Na piedestał? Do piedestału, tak. Do piedestału, na którym się stawia tą serię. Minecraft. Co Minecraft? Jest też dobrą odpowiedzią na to. Nie, właśnie Minecraft, Minecraft nie jest grą dla mnie, ale jak ja widzę, jak Minecraft pobudza... kreatywność u dzieciaków, jak autentycznie, wiesz, daje im takie pole do wyrażenia się, do taką przestrzeń do budowania swoich światów, budowania swoich własnych przygód, testowania granic tego systemu i tak dalej, to dla mnie Minecraft w ogóle nie jest guilty pleasure. A przy okazji nie ma w ogóle pretensji żadnych tak. Minecraft. Nie jest pozycjonowany jako jakiś mesjasz, jako jakieś arcydzieło, jako gra, która coś mówi, jako gra, która jakoś nas zmienia czy coś. Więc w tym ja też się zgadzam z Tomkiem, że wręcz przeciwnie, uważam, że to jest właśnie ta gra z tej drugiej strony. Taka mi się uczciwa... wydaje, że inaczej zrozumieliśmy termin arcydzieło w takim razie. Bo ja mówiłam Tomkowi przed nagraniem, że ja bardzo długo rozmawiałam na temat tego pytania, ja chyba potem wzięłam troszeczkę inne myślenie o słowie arcydzieło, jeżeli chodzi o grę. Myśląc o arcydzieło w kontekście gier i w kontekście tego tematu, mam na myśli takie gry, które my jako gracze lubimy wymieniać, żeby uzasadnić istnienie tego medium w ogóle, że ono jest równie uprawnione jak literatura i kino, że już no mamy ważne... No i nie powiedziałbyś Minecraft w tym? Że już mamy ważne... No nie, właśnie nie. Że już jeżeli chodzi o design na przykład, to bym powiedział, że Minecraft no design, jest. Ale chodzi mi o to... Jako pierwszy coś to powiedziała Minecraft. Ale bardziej mi chodzi o to, że takie gry, które nie mówią ważne rzeczy, albo które są istotne społecznie, że właśnie The Last of Us 2, że o tak, to jest mądra gra, która... Nie jest mądra. Jasne. Użyłabym tutaj słowa durna, ale zarezerwuję w tym odcinku do Diablo 3. A Minecraft to jest...
zabawka, moim zdaniem. I to jest doskonała zabawka, ale to jest po prostu zabawka. I to jest właśnie, moim zdaniem, to drugie. Tak jakby gra, która no nie wiem, która... Rozumiem. Która nie wiem co. No. Co do której nie ma powodów, żeby... Nie wiem, jak to powiedzieć. Ale Tomek rozumie, to jest najważniejsze. Tak. Tomek rozumie, to jest najważniejsze. Jak Tomek rozumie, to może i słuchacze zrozumieją, bo ja już się zgubiłem trochę. No dobrze, moi drodzy. To, żebyśmy nie czuli się tacy winni, to chciałbym, bądź niewinni, bądź nie wiem jacy, chciałbym nawiązać w tym momencie do tego komentarza na temat The Last of Us 2, gry, co do której już się zgodziliśmy wszyscy, że jest obiektywnym arcydziełem gier wideo. To jest w ogóle ciekawe, jest The Last of Us 2, bo ona jej się zdarza mówić mądre rzeczy i jakby ona ma mądrą rzecz do powiedzenia, tylko mówi to tak bełkotliwie i tak długo i w tak głupi sposób, że... No. I pojawiło się to szeroko dyskutowane porównanie tej gry do listy Schindlera i moim zdaniem to jest bardzo ciekawe porównanie w tym sensie, że jakby instynktownie i po reakcji ludzi było widać, że to jest bardzo przesadzone porównanie, ale jednocześnie jakby czujesz, że lista Schindlera to jest jeszcze coś, do czego gry mogłyby aspirować. To nie jest jakiś wydumany artystowski... To jest dość wstępny film, zrobiony przez pierwszoligowego reżysera, jakby dostępny dla każdego człowieka. Nie chcę powiedzieć, że to jest rozrywkowe kino, bo tam nie jest to rozrywkowe kino, ale jest to ale takie głównonurtowe, przystępne. Głównonurtowe, popularne kino. Takie coś, na co ludzie chodzą do kina, o czym dyskutują, co większość ludzi widziała. Jakby wydaje się to w zasięgu gier wideo. A jednocześnie reakcja na to porównanie The Last of Us i to, jak wielu krytyków i też twórców gier uznało za absurdalnym to porównanie, właśnie mnie zastanowiło, czy naprawdę jesteśmy tak daleko od tej listy Schindlera i czy są może takie gry, co do których to porównanie byłoby bardziej, nie wiem, na miejscu według was? Dobrze, ale czy rozmawiamy tutaj specyficznie o filmie Lista Schindlera, czy nie, o filmie no oczywiście, typu że nie. Lista Schindlera? Nie, oczywiście, że nie mówimy specyficznie o filmie Lista ale Schindlera. Wiesz co, no bo tak, ale ja się zgadzam z Igą, bo z tym zastrzeżeniem, bo utwory o Holokauście jakby mają taki, nie wiem czy to nazwać plus, no ale jakby są jakby utworami z wyższej kategorii z samego tematu, jaki podejmują. Tak na przykład było w komiksach, co nie? Że jak wyszedł Maus, czyli był poważnym komiksem na temat Holokaustu, to jakby z samego tego faktu, że on podjął tak poważny temat i go jakby nie zinfantylizował, już zaczęło być traktowany ten komiks jako dzieło sztuki. Jakby wiesz, już zaczęło się gadanie, że o, komiksy mogą być dziełem sztuki, bo się zmierzyły z tematem Holokaustu i go nie zinfantylizowały, nie były głupie i tak dalej, co nie? Więc tutaj właśnie z tą listą Schindlera jest trochę taki problem, że jeżeli... Ja rozumiem krytykę porównania The Last of Us 2 z listą Schindlera, głównie pod względem tego, jasne, że lista Schindlera to jest poważny film traktujący o jednej z największych zbrodni w historii ludzkości, a The Last of Us 2 to jest giereczko o zabijaniu zombie. Co nie? I nawet jeżeli ona stara się mówić mądre rzeczy... Słucham? Grzybnych zombie. Grzybnych zombie, tak. Nawet jeżeli ona się stara mówić mądre rzeczy... I nawet gdyby jej wychodziło, nawet gdyby nie była tak jakby ułomna jak jest, to nadal jakby to nie jest ta liga, co nie? To jest w ogóle bardzo mądre, co powiedzieliście, bo ja w ogóle nie chcę powiedzieć, że nie myślałem o tym, bo wyjdzie na to, że jestem debilem, ale trochę widząc całą tą dramę i patrząc na tę listę Schindlera, raczej cały czas myślałem o tym, że film tej rangi, a jakby oderwałem się od tego tematu... Nice save, Dominik. Oderwałem się jakoś od tego tematu Holokaustu, więc, który faktycznie, no macie rację, absolutnie, że jakby jest to coś, co jest tak bardzo przywiązane do listy Schindlera, że nie można mówić o w jakimkolwiek sensie o jakości tego filmu i o jego jakby wpływie na kino i na odbiór, nie wiem, współczesnej kultury, nie mówiąc o Holokauście, że to jest... Więc, ale gdybyśmy mieli jednak odwiązać ten Holokaust od listy Schindlera i po prostu powiedzieć o popularnym, głównonurtowym dziele, które jest, mówi coś ważnego, ma jakieś ambicje i które, nie wiem, którego byście się nie wstydzili opowiedzieć, nie wiem, o nim swoim, nie wiem, rodzicom, czy nawet dziadkom, czy tam komukolwiek, kto jest dla was autorytetem w jakimś sensie.
Tak, swoją drogą, moja mama, jak się mnie pytała, co dzisiaj będę tam robić, bo codziennie dzwonię do mamy i jak gram w The Last of Us 2, to ja nie mówiłam, będę grać w bardzo poważną grę na temat tego, że zemsta jest zła i być może nie powinniśmy być tak, tylko mówiłam, ja dzisiaj będę grać w grę o zabijaniu ludzi. I co już może coś mówi trochę o tej grze. Grę, która przez 25 godzin mówi, że zabijanie ludzi jest złe, a każe ci zabijać ludzi, bo na tym polega jej gameplay po prostu. Ale ty w cutscenkach to jest smutne, okej? Okay? Tak, ale w cutscenkach jest smutne, no. Tak. Jeżeli bym miała wyciągnąć jakąś taką grę, która po pierwsze mówi coś mądrze, mówi to w mądry sposób i mówi o czymś mądrym, to na pewno, jeżeli bym miała opowiadać na przykład mojej mamie o jakichś tam ważnych grach, w które ostatnio grałam, albo w ogóle o ważnych grach, jeżeli moja mama by była w klubie dyskusyjnym innych mam i ktoś by powiedział, gry są głupie, a twoja córka robi gry, i bym przyszła miała opowiedzieć o tym, że wcale tak, nie. Dokładnie o tym właśnie tak, myślę. To na bank opowiedziałabym na przykład o Planescape'ie, na bank opowiedziałabym o Disco Elysium. Się dobra odpowiedź. Disco Elysium to jest po prostu, to jest dobry tekst kultury, który idealnie wykorzystuje medium, którym czemu jest. Czemu ja zapominam o Disco Elysium? To jest dobra odpowiedź na wszystko tak naprawdę. No. Każde pytanie. Więc na pewno bym powiedziała na przykład właśnie między innymi o tych dwóch grach, ale jeżeli bym już tam się miała skupić na takich na przykład też, nie wiem, pojedynczych scenach, tak, bo pewnie też bym mogła coś takiego zrobić, no to o Papers, Please bym mogła powiedzieć. Ja bym właśnie, to jest moja odpowiedź. Papers, Please. Moja tak, odpowiedź też jest Papers, Please, bo jest czarno-białe, boom! Tylko, że wiecie co, ja Iga przerwę ci tutaj na moment, tylko my trochę mijamy pointa z tym pytaniem Dominika, moim zdaniem, bo my sięgamy po gry indie, nawet Disco Elysium, to jest jednak gra taka, z takiego getta giereszkowego, a chodzi o grę, tak jak Lista Schindlera, która od Lista Schindlera odniosła gigantyczny sukces rynkowy, taki, że normalni ludzie, taki wiesz, ziomek z Baby, co nie, mogą pójść na listę Schindlera, wypłaczą się strasznie, ale powiedzą, że przyjemnie im się oglądało, czegoś się nauczyli, zobaczyli historię o Holokauście, są teraz mądrzejsi i tak dalej. Czy jest taka gra wideo, co nie? Moim zdaniem ja raczej nie, no. Ciężko o to, no właśnie, no bo faktycznie moja odpowiedź też jest Papers, Please, ale tak jak powiedział Tomek, no Papers, Please to raczej jest tej kategorii jakiegoś kina niezależnego, studyjnego, tak, które tam hipsterzy w żaku oglądają, a normalny człowiek nigdy o nim nie słyszał. Skyrim. Ja bym chciał powiedzieć, że Hellblade, ale jednak Hellblade to nie jest jakby ten poziom ambicji, co nie? Jakby to jednak jest nadal tam fantazy, giereczka, koniec końców o walczeniu ze złymi potworami. I pomimo, że ja bardzo cenię tą grę i uważam, że ona bardzo fajne rzeczy robi właśnie w opowiadaniu o chorobach psychicznych, no to jednak korzysta z takich bardzo niskich... Gatunkowych rozwiązań. Słucham? Gatunkowych tak, tak, tropów. Właśnie, tak, no. Że tak, to tak jakbyś zrobił, nie wiem... Szklaną pułapkę, tylko z mądrzejszymi dialogami, co nie? To byłby super film, ale nie powiedziałbym, że to jest, kurde, Lista Schindlera 2, co nie? No. W ogóle Lista Schindlera 2. Zemsta, nie? Tak, Zemsta Schindlera. Nie, po prostu Lista Schindlera 2, dwukropek Zemsta. Nie, w sensie, ja jestem tutaj trochę... Ja jednak nie mam tak dużego doświadczenia w śledzeniu tych takich gier AAA, które wychodzą z roku na rok. A słuchajcie, a może sięgnę po... Przepraszam, że ci przerwę, Iga. Może sięgnę do naszej innej, jeszcze uniwersalnej odpowiedzi. A może Bioshock trochę? Ja Bioshocka mam trochę wpisanego na listę swoją odpowiedzi tutaj. Trochę. Jedynkę bardziej. Jedynkę. I skończył. Ale jednak jest problem z Bioshockiem taki, że 1/3 tej gry jest zła. Ta ostatnia 1/3, co nie? Tak. Ale jeżeli skończyć, to... Ale wszyscy wiemy, że tak naprawdę Bioshock kończy się w tamtym miejscu. A kanonicznie. Ale przepraszam, Iga, przerwałem ci. Nie, w sensie, bo ja się naprawdę po prostu siedzę i się zastanawiam, czy jeżeli mamy tylko do wyboru, powiedzmy... Ja wiem, że bardzo trudno się definiuje gry AAA, ale powiedzmy takie gry, które wyszły na multiplatformę albo były ekskluzywami na konsole. Takie, które były i na PC, i na Xboxa, i na PlayStation 4, żeby też nie ograniczać jakby grupy odbiorców. To one są tak nieciekawe najczęściej. No to GTA 4, no. Mądra nie, historia tak. O imigrancie, który przybywa do Stanów Zjednoczonych i musi się tam poradzić sobie ze swoją może... wojenną przeszłością, rozjeżdżając za pomocą bazuki. Tak.
i nie gracie wiem, bo na przykład... Serbii, który musi pokonać demony przeszłości za pomocą bazuki i helikoptera i czołgu. Bo też się zastanawiam, czy w takim razie to nie powinna być jakaś taka gra bardziej z gatunków, bo ona musi być moim zdaniem albo super casual, albo z gatunków takich hardcore gamer. Bo to jedno wiem, jest taka gra. Spec Ops The Line. To jest totalnie głównonurtowa strzelanka taka, no tak, która odniosła duży sukces i przy okazji jest to mądra gra o właśnie, krytykująca w ogóle gry za to, że są takie, jakie są, co nie? I pokazują... Nie Amerykanów dziś zabiłeś, Tomek? Nie uciekniemy od Spec Ops The Line. No i to jest, ale to jest też w ogóle smutne, bo wyszła sobie taka giereczka, tak, która była chyba tam jakąś 11 częścią i po prostu będziemy o niej mówić... będziemy dokręcać tą korbę i nikt nie zrobi czegoś takiego znowu, ty no. Znaczy zrobią, ale w segmencie indie. Mesjasz przyjdzie z indie, no. No tak. Już przyszedł Disco Elysium. Ponowne przyjście Disco Elysium, czy będzie, to jest ważne. I też jest taka sprawa, bo... Jakby tak, ja rozumiem, Disco Elysium rzeczywiście, tak jak mówicie, wyszło z indie, ale z drugiej strony ono jest już dosyć niszowym gatunkiem i tak jakby, czy wszystkie gry tego typu, bo na przykład, nie wiem, Pillars of Eternity już jest grą AAA zrobioną przez duże studio, ale wciąż jest niszową, bo jest to izometryczny RPG. Więc jakby Disco Elysium też trochę traci na gatunkowości, nie? W sensie, że ten gatunek, w którym jest idealny dla tej gry, ale z drugiej strony, no, trudno będzie takiego ziomka z Baby, co grają w FIFA, powiedzieć, ej, przejdźcie Disco Elysium. Może jak będzie na konsola. Może. A z drugiej... Wiecie, jak jest na Wikipedii jest coś takiego, że jak patrzycie na języki, to możecie sobie wziąć tam ten English, nie? Ale jest też English Simplified. Mhm. I tam jest takimi bardzo prostymi słowami opisane po angielsku, na przykład, nie wiem, co to jest kot, albo co to jest pies, nie? To jakby Disco Elysium miała taką wersję, to byśmy byli w domu. Jest też chiński uproszczony. No tak, no, ale chiński uproszczony to jest też korzysta trochę z innego alfabetu jakby. Ale to nie jest też tak, że on jest taki właśnie wulgarniejszy, bardziej, wiesz... Nie, to jest po prostu, mniej że... Mniej zniuansowany? Tradycyjny używają na Tajwanie i tam w paru innych miejscach, a uproszczony w Chinach. I to jest to po prostu... Na Tajwanie też mają swój własny osobny język, którym się posługują tak, tylko i wyłącznie Tajwańczycy. To jest po prostu inny język trochę, a nie, że ten sam język, tylko że z prostszymi słowami, nie? Rozumiem. Tak, ale właśnie takie Disco Elysium w wersji wikipediowej English Simplified bylibyśmy w domu. Ale tak, no Spec Ops The Line z dobrą odpowiedzią. Brawo Tomaszu, wygrałeś temat tego odcinka i teraz taki ślub powinien do ciebie spływać. Tak, pieniądze, jak Diablo. No dobrze. I jeszcze ostatnie pytanie masz? Aha, jeszcze ostatnie pytanie mam, tak, dziękuję Tomku. Z drugiej strony... U profesora Pstrągowskiego nikt nie zdaje. To jest też pytanie dla Tomka, bo on lubi takie gry. Ja nie lubię takich gier i się bardzo męczyłem z odpowiedzią na to pytanie, dlatego w sumie nie wiem, czy mam nawet dobrą odpowiedź na to pytanie. Ale najlepsza gra tej generacji z kolei właśnie z tej drugiej kategorii, z tych gier pozbawionych ambicji, która nie próbuje być listą Schindlera, która nie próbuje być niczym ważnym, która nawet niekoniecznie jest guilty pleasure, ale która jest po prostu... grą i nie wstydzi się tego. Tylko ja odpowiem, ale jakby absolutnie ignorując design tych gier, co nie? Jakby, że to nie jest... Bo moją odpowiedzią w segmencie AAA jest Doom, który jest absolutnie pozbawiony wszelkich ambicji, a jest świetnie zaprojektowany. Jakby rozumiem, że dla twórców gier to jest ambitny projekt, jakby, co nie? Ale dla gracza... Ta gra jest totalnie w duchu mojego pytania. Tak. Tak. A z gier indie takie odpowiedzi to są Ape Out dla mnie i Untitled Goose Game. To są Untitled Goose Game, ja. Tak. Też pomyślałem o Untitled Goose Game. I ja mam jeszcze odpowiedź. Też myślałem o Untitled Goose Game i o Doomie, tylko że żaden z tych nie grałem. Ape Out, kurde. Znaczy grałem w Dooma kilka godzin, w Untitled Goose Game ciągle nie zagrałem, ale zagram w końcu. Więc tak bardziej na zasadzie, że wiem, że te gry, że to są dobre odpowiedzi na to pytanie, ale mam jeszcze jedną odpowiedź na to pytanie, które jest cwaniacka trochę i jest to Fortnite. Po prostu gdyż tak. gdyż podobnie jak Disco Elysium od strony gier ambitnych jest odpowiedzią na wszystko, to od strony gier, które odnoszą masowy sukces, Fortnite jest tam odpowiedzią, która pasuje do wszystkiego. Ja nie wiem też, czy bym nie wrzuciła do tego worka Animal Crossing. To jest w ogóle gra, w którą ja wpakowałam. My też nie wiemy, Iga, ja nic nie wiem o Animal Crossing. Z 80 godzin mam na pewno, albo więcej. I ostatnio przestałam w nią grać i po prostu przestałam w nią grać. You know, nie skończyłam jej, bo się nie daje skończyć.
Tak, miałam coś innego do roboty, teraz znowu zacznę, ale tamten. I to jest takie, mogę przy niej spędzić 15 minut albo 3 godziny, nie? Mogę sobie malować meble albo ścinać drzewa. Okej. Okay. Ale w grze, grając tą grę, czy w tej grze? I to, słuchaj, why not both? Mogę malować meble w prawdziwym życiu, grając w Animal Crossing, w którym maluję meble. What? No. Ale Doom jest dobrą odpowiedzią. Doom jest dobrą odpowiedzią. Tomaszu, wygrałeś dwa pytania, brawo. Chciałbym lubić Dooma. Powiedzcie mi, co mam zrobić, żeby lubić Dooma. Zagraj w Dooma. Git good. Grałem w Dooma i mi nie wszedł, no. Git good. Ale na razie gram w Personę i zajmie mi to jeszcze dużo czasu. Ja mam w ogóle z takimi grami, to samo z Pillarsami, to samo mam z Personą, że ja w nie gram dwa razy w ogóle więcej niż większość ludzi, dłużej i niż pokazuje How Long To Beat, bo ja się strasznie wkręcam w takie min-maksowanie, a w Personie tego jest po prostu w pip od pewnego momentu, bo masz kurna ze 4 czy 5 mechanizmów ulepszania tych person i ich jest w ogóle tysiąc w tej grze i takie, wiesz, sobie tweakowanie i tam dobieranie ich skilli i mieszanie ich, krzyżówkowanie i ten, ja siedzę kurna godzinami w tych menuzach. Więc nie ma dla mnie nadziei. Myślcie nie o mnie. Wiem, dude, ja wczoraj wróciłam do grania w StarCrafta i to się może źle skończyć. I co więcej, już was przestrzegę. W poniedziałek dostanę grę i to będzie trzecia część Danganronpy. Oh, fuck. Więc już o tym teraz mówię, żeby po tym nie było. Będzie dużo StarCrafta i dużo Danganronpy. W ogóle StarCraft, bo grałam i w jedynkę wczoraj, i w Brood War'a, i w dwójkę. Dwójka już mi się nie podoba tak bardzo, ale jedynka to jest po prostu majstersztyk. Ja nie wierzę, że że w ogóle Boże, rękę ja już do tego Blizzard przyłożył. A co będzie za tydzień? A nie, ja mogę słuchać o StarCraftie. StarCraft jest ciekawy. Dobra. Na internecie wczoraj było 438 osób grających w wersję bez żadnego dodatku na serwerze europejskim. Ogłoszenia drobne. Najpierw małe sprostowanko, co w przypadku Igi nawet nie będzie bardzo sprostowankiem, bo Iga się zastrzegała, że to jest jakaś anegdota, której wiarygodności nie potwierdza. I okazuje się, że słusznie, bo jak nam zwraca uwagę Joanna Barbara Bernat, opowieść o królu Danii, który w 1942 roku miał założyć opaskę z gwiazdą Dawida, w odpowiedzi na niemiecki rozkaz, żeby obywateli ją nosili, jest mitem, powstałem prawdopodobnie w latach 60. jako część takiej propagandy skandynawskiej, tłumaczącej bierność, jeżeli chodzi o drugą wojnę światową. A z moich przeinaczeń, to tutaj Wojtek Zabieglik, mówi, że tak, że Sony ma prawa tylko do filmowego Spidermana, na gry licencję ma sam Marvel, więc to był zwykły deal Forza za Exclusive, czego ja nie wiedziałem, myślałem, że ten deal na Spidermana dla Sony jest też na wszystkie tak media. No. Tak, i Iga Jingle, ponieważ Dominiku daje broń. Uwaga, wszyscy zdejmują słuchawki, albo odsuwają je. Ota. Dominiku, i przed tobą teraz w ogóle największe wyzwanie, najbardziej odrażająca broń w historii ludzkości, która jest w ogóle obrazą dla całego gatunku ludzkiego, która kończy i zaczyna wszystkie wojny w historii wszechświata. Łopot tęczowej flagi. Okej, tego się nie spodziewałem. Nie wiem, jak zrobić łopot. Wow, to brzmiało dostatecznie dobrze jak flaga. Masakra. Ja się już czuję urażony w ogóle. Idę na Może będzie takie. Może będzie takie. Nie wiem, kurna, jak robi flaga. No, tak robią żagle i flagi, tak jak zrobiłeś, ale oba, w zależności od tego, jaki jest wiatr. Jaki jest Możesz wiatr, też no. być cicho, bo może nie wieje. Okej. Okay. To było zaskoczenie. Spodziewałem się, że inną broń będę udawał, ale na to nie byłem przygotowany. Zrobiłem, co mogłem. Za tydzień będzie ta broń, która Dzięki była bardzo. Dzisiaj. I Iga Jingiel. No, to wszystko na dzisiaj. Cześć. Cześć. Pa.